Otwieram 59. sesję Rady Miejskiej 7. kadencji. Witam pana burmistrza Pawła Kalinowskiego. Witam zastępcę burmistrza panią Karinę Fiałkowską. Witam panią skarbnik, panią Stokołowską, senata Konrada Wychwyta. Witam zaproszonych gości. Pana eksperta w delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Polski, pana Krzysztofa Pawliczaka. Witam panią sekretarz, pan Dużowską. Witam media, witam koleżanki, kolegów prawnych, witam panie z rady, wszystkich przybyłych. Rady, porządek państwo otrzymali, ale przypomnę. Punkt pierwszy, otwarcie obrad. Punkt drugi, uchwalenie zmian w porządku obrad. Punkt trzeci, sprawozdanie międzysesyjne do Komisji Miasta. Punkt czwarty, interpelacje i zapytania radnych. Punkt piąty, analiza realizacji perspektyw inwestycji strategicznych miasta Gostynina. Punkt szósty, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową miasta Gostynina 2017 rok. Punkt siódmy, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 254 Rady Miejskiej w Gostynie z dnia 25 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026. Punkt ósmy, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego miasta Gostynina wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu miasta Gostynina na 2016 rok, wykonania planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych oraz informacji o stanie mienia Gostynina. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu miasta Gostynina za 2016 rok. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Punkt 11. Przyjęcie protokołu z 57. sesji Rady Miejskiej. Punkt 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 13. Sprawy różne. Punkt 11. Zamknięcie obrad. Czy ktoś z państwa ma uwagi do porządku? Widzę w takim razie przy głosowaniu, kto jest za przyjęciem porządku, że chce podjąć się. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie interpretuje. Natomiast porządek zostaje jednogłośnie podjęty. W związku z tym przystępujemy do rozpatrzenia punktu 4. porządku dziennego. Interpelacje, zapytania rady. Stwierdzam, że interpelacje nie wpłynęły. Czy są zapytania? Nie ma. Pytam, w związku z tym przechodzimy do punktu 5. porządku dziennego. Analiza realizacji i perspektyw inwestycji strategicznych miasta Gostynina. Rozumiem, pan naczelnik Włodzimierz Brączak czy pan burmistrz? Proszę bardzo. Szanowni państwo, przedstawię pokrótce, może nie pokrótce, ale w miarę szczegółowo te zadania inwestycyjne, które są ujęte w budżecie na 2017 rok, jaki jest, na jakim jest etapie dana inwestycja. Jest pan Włodzimierz Kończak, który na pewno uzupełni i o wszelkich szczegółach również tutaj opowie. Proszę państwa, inwestycje, o których powiem, są ułożone, nie są ułożone według żadnego klucza. Także tutaj to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Rozpocznę od zadań związanych z rekreacją, z wypoczynkiem. Mówię tutaj w tym momencie o placach zabaw. A więc tak, budowa placu zabaw w Zamiejskim Centrum Kultury. Jak państwo wiecie, został już ten plac zabaw odebrany. Został przekazany administratorowi. Wartość tego zadania wyniosła 407 761 zł i 65 groszy. Zakończenie tych prac nastąpiło 5 czerwca. Budżet, jaki był przewidziany, to pamiętajmy, że to było zadanie, które przez kilka lat, przez 2 lata zostało wykonywane. Budowa placu zabaw przy SP1. Tutaj koszt przewidziany na tę inwestycję w budżecie wyniósł 30 tysięcy złotych. Wartość cała wyniosła 27 121 zł i 50 groszy plus mapa do celów projektowych 540 zł. Prace zostały zakończone 10 czerwca, ale jeszcze nie mamy odbioru. Prac zabaw przy ulicy Zalesie
Również 30 tysięcy było przewidzianych w budżecie na te inwestycje. Wartość zadania wyniosła, robót wyniosła 28 622 zł i 10 groszy plus mapa do celów projektowych 540 zł. Podobnie prace zostały zakończone, ale nie ma jeszcze wykonanego odbioru. Czapskiego. Modernizacja Placu Zabaw Czapskiego, również zadanie 30 tysięcy w budżecie było przewidziane. 29 390 wyniosły roboty. Projekt, czyli mapa do celów projektowych 540 zł. Zgłoszone jest już zakończenie robót. Odbiór rozpoczęto 7 czerwca. Trwają te czynności do dnia dzisiejszego. Bierzewicka. Plan zabaw przy ulicy Bierzewickiej. Przypomnę, budżet zakładał inwestycje do 50 tysięcy złotych. Koszt placu zabaw przy Bierzewickiej wynosi roboty 46 780 zł plus 540 zł mapa. Zgłoszono zakończenie robót. Odbiór rozpoczęto 7 czerwca. Trwają do dnia dzisiejszego czynności odbiorowe. Frajdowisko. Zadanie z budżetu obywatelskiego. Wartość w budżecie 29 954 zł. Cała inwestycja kosztowała 25 499 zł plus mapa do celów projektowych 540 zł. Podobno jak w pozostałych placach zabaw, tu również są już roboty zakończone. Odbiór rozpoczęto 7 czerwca. W dalszym ciągu trwają czynności odbiorowe. O tych czynnościach odbiorowych może w późniejszym czasie opowie pan Włodzimierz Prączak, dlaczego jeszcze nie ma dokonanych odbiorów, no, ale to za chwilę pan naczelnik opowie. Co dalej? Trwają prace adaptacyjne pomieszczeń w gimnazjum nr 1 na punkt przedszkolny. W tym momencie został już opracowany projekt, który ma zostać złożony lada moment do sanepidu i oczekujemy, że również i w sanepidzie będzie decyzja w miarę szybko, tak żeby można było już od wakacji rozpocząć roboty. Jeżeli one się chwilę później zaczną, mam nadzieję, że zdążymy do września. Przypomnę, że wartość tego zadania, adaptacja pomieszczeń na punkt przedszkolny w budżecie to 436 280 zł. Maluch plus, Miejskie Centrum Handlowe. Pozwolenie na budowę uzyskano w dniu 7 czerwca. Już został złożony wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o udzielenie zamówienia na roboty budowlane. Przypomnę, że projekt kosztował 14 145 zł. Cały koszt inwestycji 202 tysiące. Budowa budynku przy ulicy Targowej. Roboty budowlane związane trwają zgodnie z harmonogramem. Roboty budowlane opiewają na kwotę 6 98 277 złotych 54 groszy. Zakończenie robót przewidzianych jest na koniec sierpnia, czyli na 31 sierpnia tego roku. Przypomnę, że w tym budynku będziemy mogli zakwaterować 60 rodzin. Remont budynku przy ulicy 3 Maja 14. Również trwają prace, trwają roboty remontowe. Ponadto dodatkowo wynikła potrzeba udzielenia zamówienia dodatkowego z uwagi na bardzo zły stan więźby dachowej. Niemożliwy był do przewidzenia na etapie projektowym. Trwa szacowanie kosztów dodatkowych. Przypomnę, że wartość tego zadania w budżecie, wartość tego zadania już po podpisaniu umowy wynosi 949 827 zł i 60 groszy. Termin zakończenia przewiduje się na 30 października. Co poza tym? Modernizacja MOSIR projektowane powinno zakończyć się już w ubiegłym roku. Projektanci informują w ostatnim piśmie, że brakuje im tylko uzgodnień z sanepidem. Remont ogrodzenia na stadionie MOSIR. Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 9 czerwca. Wpłynęła tylko jedna oferta. Przypomnę, że w budżecie mieliśmy zaplanowane 60 tysięcy złotych. Wartość kosztorysowa 5990.
jedna oferta na kwotę 191 tysięcy trwa ponowne zbieranie ofert. Usunięcie barier architektonicznych w SP3, montaż podnośnika zewnętrznego i remont sanitariatu. Zadanie oczekuje do wprowadzenia na wprowadzenie do budżetu. Projekt zakłada 8 tysięcy złotych, natomiast roboty 114 tysięcy złotych. Budowa drenażu przy szkole podstawowej nr 3. Zamówione zostały już mapy do celów projektowych. Mapa kosztowała 540 zł, projekt 1500. Zadanie przewidziane w budżecie jest na kwotę 23 600 zł. Dostosowanie miejskiego przedszkola nr 5 do obowiązujących przepisów technicznych. Wykonawca będzie realizował roboty budowlane w okresie wakacyjnym, czyli już od lipca. Zadanie to, wartość tego zadania po podpisaniu umowy wynosi 126 940 zł i 67 zł. Projekt kosztował 14 760. Jak wspomniałem, rozpoczęcie nastąpi w lipcu, czyli 1, a zakończyć ma się 20 sierpnia. Modernizacja ulicy Floriańskiej. Jak Państwo wiecie, jest już modernizacja wykonana, zakończona. W budżecie początkowo wartość tego zadania wynosiła 259 tysięcy złotych. Lecz jednak nastąpiła potrzeba zwiększenia zadania, środków na to zadanie. Koszt całkowity robót wyniósł 274 370 zł i 84 grosze. Wszystko już jest zakończone. Budowa chodnika w ulicy Spacerowej zakończono i odebrano jedną stronę, tak jak zresztą było to zaplanowane. A więc w budżecie było przewidzianych 200 tysięcy złotych. Zadanie kosztowało 134 841 zł i 6 groszy. Projekt budowlany dla Zatorza. Uzgodniono już koncepcję projektową. Według tutaj umowy zakończenie opracowania projektu ma nastąpić do 30 października. Budowa ulicy Dybanka Wspólna. Wykonawca niezwłocznie wchodzi na teren budowy. Przewidziane jest wejście pod koniec czerwca. Początkowo wartość inwestycji w budżecie, mówię o tym ostatnim etapie, w budżecie było przewidziane 900 tysięcy. Po przetargu ta cena była już inna, niższa, 687 570 zł i na taką kwotę została podpisana umowa. Termin zakończenia inwestycji przewiduje się w umowie do 15 października. Jest w opracowaniu projekt oświetlenia na ulicy Dybanka Wspólna. Do końca września to zadanie ma być wykonane. Koszt projektu 4428 zł. Modernizacja ulicy Ozdowskiego i modernizacja ogrodzenia przy szkole podstawowej nr 1. Jak już czytałem w sprawozdaniu, 13 czerwca ma być rozstrzygnięty przetarg. W budżecie ta kwota jest przewidziana na 194 096 zł. Jednocześnie chcę powiedzieć, że według wartości kosztorysowej ta wartość jest zdecydowanie wyższa, bo według kosztorysu wynosi 306 707 zł i 99 groszy, więc miejmy nadzieję, że tego nie będzie, ale że istnieje ryzyko, że będziemy musieli na to zadanie zwiększyć środki. Projekt budowlany dla ulicy Dybanka. Przypomnę, że w budżecie przewidzianych jest 25 tysięcy złotych. Wykonano szczegółową analizę własnościową, analizę zgodności z planem zagospodarowania dla całego pasa drogowego. Przeprowadzono konsultacje z biurem projektowym w związku z koniecznością zabezpieczenia odsuwającej się skarpy nad jeziorem. Ostatecznie podczas komisji wyjazdowej ustalono, że z uwagi na konieczność uporządkowania spraw własnościowych w pasie drogowym oraz zagadnienia natury technicznej, czyli deszczówka, oświetlenie, zabezpieczenie skarpy, ulicę Dybankę należałoby objąć kompleksowym projektem budowlanym i uzyskać pozwolenie na realizację inwestycji w trybie tzw. spec ustawy. Projekt budowlany dla ulicy Kujawy i Solidarności. Opracowano i zatwierdzono już koncepcję projektową. Wartość tego zadania wyniosła 33
825 zł. Budowa chodnika w ulicy Słonecznej. Uzyskano pozwolenie na budowę. Na roboty budowlane pozostaje w budżecie kwota 164 342 zł. Według kosztorysu to zadanie przewidziane jest na 344 039 zł i 30 groszy. Tutaj mówimy o dwóch stronach. Jak wspomniałem, budżet jest 164 tysiące. Modernizacja chodników pomiędzy Polną i 3 maja. W budżecie przewidzianym zostało 70 tysięcy na całe zadanie. 9840 zł kosztował miasto projekt, który ma być wykonany do 11 sierpnia. Została już oczywiście wykonana koncepcja zagospodarowania, przeprowadzono konsultacje, zlecono wykonanie projektu. Od terminu uzyskania pozwolenia na budowę będzie zależała możliwość realizacji zadania jeszcze w tym roku. Mam nadzieję, że czasowo jest to możliwe. Modernizacja chodników przy ulicy, w ulicy Moniuszki. 100 tysięcy jest przewidzianych w budżecie, został opracowany projekt. Jest w trakcie opracowania projekt, 4920 zł. Do 6 lipca ma być on opracowany. Modernizacja ulicy Bema, 250 tysięcy przewidzianych w budżecie. Opracowano i zatwierdzono koncepcję projektową. Jest tutaj, podobnie jak przy ulicy Ozdowskiego, istnieje prawdopodobieństwo, że budżet, ta kwota na realizację będzie niewystarczająca. Do 17 czerwca ma być opracowany projekt. Ulica Kwiatowa, jeszcze nie zostały rozpoczęte inwestycje, 15 tysięcy jest w budżecie na tę ulicę. Projekt zagospodarowania terenu przy ulicy Parkowej, również przygotowanie jest ogłoszenie postępowania na wyłonienie wykonawcy projektu budowlanego, 25 tysięcy jest na to przewidziane. Przypomnę, że jest to ten teren, gdzie znajduje się obecnie parking dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, parking dla działu komunalnego, ale również i teren przy tak zwanym Fajlowicu. Projekt budowlany dla Przytorza, połączenie Kielińskiego i Mazowieckiego. Przypomnę, że jest w dalszym ciągu w budżecie 25 tysięcy zapisanych. Trwają rozmowy w sprawie wykupów terenów pod ulicę Rewykanta. Przypomnę, 50 tysięcy jest przewidzianych. Wielokulturowy gostyniec, zakupiono mapy do celów projektowych. To jest około 4 tysięcy zł. Uzgodniono już lokalizację tablic na terenach miejskich. Przewidziane w budżecie jest 15 302 zł. No i amfiteatr. Wydano decyzję o warunkach zabudowy. Projekt jest wyraźnie w naszej ocenie niedoszacowany, praktycznie pod każdym względem. Zawiadomiono lidera projektów o najkorzystniejszej cenie oferty na opracowanie dokumentacji projektowej. To jest 9840 zł. 9840 zł brutto. Ostatecznie podjąłem decyzję o tym, aby wykonać dwie koncepcje w ramach tej oferty, a więc projektowanie amfiteatru, których realizację zamknie się w odpowiednich kwotach 20 tysięcy i 60 tysięcy zł. Przypomnę, że w budżecie na zadanie pod nazwą amfiteatr jest przewidzianych 30 tysięcy zł. To tyle. Ja może teraz oddam głos jeszcze panu naczelnikowi, żeby pouzupełniał informacje i pozostaniemy. Proszę bardzo, szanowna rada, szanowna rado. Wydaje mi się, że chyba najwięcej tutaj do wyjaśnienia było przy tych placach zabaw. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? Otóż mamy dwa place zabaw, to znaczy przy SP1 i na Zalesiu, na których nie zostały jeszcze w ogóle zakończone roboty. Brakuje, mówiąc krótko, zabawek i z tego powodu tutaj jakby nie ma możliwości odbierania tych obiektów. Pozostałe place zabaw, czyli przy ulicy Czapskiego, przy ulicy Bierzewickiej i tak zwane Krajbowisko, czyli przy ulicy Parkowej. Są to place zabaw, w których już wykonawca nam zgłosił gotowość do odbioru. Te czynności odbiorowe się rozpoczęły. Niestety firma, którą mamy wynajętą, Centrum Kontroli Placów Zabaw, która sprawdza zgodność dostarczonych zabawek,
z normą ustaliła, że niestety nie są one zgodne z normą. Wykonawca już na dzień dzisiejszy, mam tutaj takie potwierdzenie, mailem otrzymał wszystkie uwagi odnośnie tych trzech placów zabaw i mamy nadzieję, że szybko uda się z usunięciem tych usterek. Są to usterki, no dużo jest tych usterek, że tak powiem. Nie będę tego oczywiście teraz czytał, ale są też takie, które no całkowicie uniemożliwiają odebranie, ponieważ no, zbyt duże niezgodności z normą, które powodują na przykład zakleszczenie palców, więc to musi być bezwzględnie usunięte. Firma wykonawcza już te usterki ma, więc czekamy, żeby w jak najszybszym czasie usunęli te usterki i będziemy kończyli procedurę odbiorową. Okazuje się, że po prostu ładne place zabaw kolorowe, przyklejona tabliczka, że jest wszystko zgodnie z normą, ale okazało się, że nie jest zgodnie z normą. To co do placów zabaw, tutaj jeszcze, jak dobrze usłyszałem, pan burmistrz powiedział, że dla ulicy Kujawy mamy zakończony projekt. To wiem, że nie jest. Tutaj pomyłka, jest zatwierdzona koncepcja projektowa na chwilę obecną, ale te roboty projektowe rzeczywiście są już, przeszły do takiej fazy stricte projektowej, koncepcja została zatwierdzona. Tam projektanci, wydaje mi się, przedstawili dosyć ciekawą koncepcję z wykorzystaniem tej ściany, która powstała po byłej mleczarni, na jakiś mural. Po środku znajduje się też taki słup jakby sygnalizujący rondo o dużej średnicy, który też będzie można wykorzystać na jakiś mural. Jest oczywiście oświetlenie LED-owe, tak jak żeśmy zakładali. Oczywiście kanalizacja. Generalnie jeszcze do tego projektu, czyli do ulicy Kujawy, jest dołączona ulica Solidarności. Wszystko jest wykonane generalnie jako w technologii kostki brukowej, tylko ulice obwodowe, które będą okalać ten cały jakby taki plac parkingowo-manewrowy, będą wykonane z asfaltu. Są też zaaranżowane miejsca do odpoczynku, kilka drzew, ławeczki, także wydaje się, że jest to dosyć ciekawie zrobione. To w zasadzie tyle, myślę, że pozostałe informacje, które pan burmistrz przedstawił, nie wymagają tutaj jakiegoś uzupełnienia. Dzisiaj się kontaktowaliśmy z firmą, która ma budować drogę nad rzeką, że tak powiem. Była tam z nimi taka umowa, że do czasu tego biegu zamkowego mieli wchodzić na teren budowy. Dzisiaj mamy informację od nich, że planują 28 czerwca wejście już na teren budowy. Także jeżeli jakieś pytania, to bardzo proszę. Dziękuję. Dodam tylko właśnie, że ja tutaj wymieniałem kwoty związane z samą realizacją placów zabaw. Jedna firma wygrała całe postępowanie na realizację placów zabaw, z wyjątkiem oczywiście placu zabaw za Domem Kultury, który był realizowany przez inną firmę. I tutaj są te kwoty, które tutaj są wymienione, one nie dotyczą na przykład wynagrodzenia tej firmy, która nam kontroluje te place zabaw. Tam różnie to było. Średnio powiedzmy, że około 2000 na jeden plac zabaw, ale może nawet chyba nie było 2000. Jak zostanie rozliczona całkowicie inwestycja, to pozostałe środki będą przenoszone wtedy na inne zadania. Kiedy może być taki końcowy rozliczenie? No jak już będą pobierane, jak już idzie faktura. Dziękuję. Ewentualnie nie powinniśmy się zastanowić nad tym, żeby zmniejszyć ten zakres.
tej chwili to mamy etap zatwierdzonej koncepcji projektu, nad którym już, projektanci pracują, pewnie są blisko złożenia wniosku o pozwolenie na budowę. Zakres ulicy Wemar jest na całej długości, czyli tutaj od skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do samej ulicy Spacerowej. Z uwagi na to, że ta ulica jest bardzo szeroka, można powiedzieć, że jest chyba najszersza w całym mieście i zupełnie chyba niepotrzebnie, bo z tym są też związane koszty z utrzymaniem nawierzchni asfaltowej i z utrzymaniem w ogóle zimowym i letnim. Część tej ulicy jest notorycznie używana jako parking przez właścicieli samochodów osobowych. No, dosyć skomplikowana sytuacja jest przy sklepie Biedronka, bo tam w szczególności samochody, które przyjeżdżają z zaopatrzeniem, troszeczkę niszczą nam krawężniki. Więc podejście do projektowania było takie, że zwężamy tą ulicę generalnie, tak, aby ruch taki dwukierunkowy tylko zapewnić. Natomiast wzdłuż całej ulicy, zaczynając od wejścia do szkoły podstawowej nr 3, a w zasadzie kończąc na wjeździe tutaj do bloków, jest wykorzystany na miejsca postojowe w pasie drogowym w takiej szerokości, że częściowo one jakby będą w istniejącym obecnie asfalcie tej drogi, a częściowo wejdą na trawnik, który się znajduje. Czyli jest to wzdłuż tej ulicy od strony szkoły podstawowej nr 3. Jest to związane ze zwężeniem tego trawnika o jeden szpaler drzew. On będzie przesadzony w ten pierwszy szpaler od strony chodnika. Częściowo, a częściowo tam w ogóle nie ma drzew od strony Biedronki, więc będzie jakby przesunięty. No, oczywiście będą uzyskiwane pozwolenia na wycinkę, nasadzenia uzupełniające, więc tutaj no, będziemy się starali, żeby jak najmniej środowisko ucierpiało. Więc dodatkowo tam jeszcze jest problem z kanalizacją w tej drodze. Trzeba uzupełnić, zebrać wodę, szczególnie w rejonie skrzyżowania z ulicą Mickiewicza, ponieważ tamten pierwszy odcinek jest bardzo nachylony, więc woda sobie znajduje, ale tutaj właśnie przy ulicy Mickiewicza już nie ma studzienki. Studzienki są dopiero przy ulicy, przy tak zwanym sięgaczu od ulicy Bema, przy czym one też nie do końca działają. W związku z tym trzeba to tam wszystko ponaprawiać, tak zrobić, żeby po prostu po wykonaniu już nowej nawierzchni woda deszczowa miała gdzie odpływ. Porównując powierzchniowo, powiedzmy, zakres tych robót do robót, które żeśmy wykonywali do tej pory, tam gdzie żeśmy wymieniali nawierzchnię, chociażby można to porównać do ulicy Floriańskiej, no to wydaje się, że te koszty na poziomie 250 tysięcy będą niewystarczające, żeby zrobić tą ulicę w całości. Czy będzie to można etapować? No to trzeba będzie się nad tym zastanowić później, jak będzie już cały krok. Ja jeszcze dodam to pytanie, to może inaczej, czy może się lepiej zastanowić wcześniej nad tym, czy ten zakres nie zmniejszyć, żeby nie wchodzić tam w wycinkę tych drzew, niepotrzebne koszty. Droga jest tak szeroka, że myślę, nie ma takiej potrzeby, żeby ją poszerzać. Ale to jest kwestia chyba do... Ja swego czasu przedstawiałem trzy koncepcje do wyboru. Została wybrana ta koncepcja. No tak, ale była mowa o kwocie 550, a teraz się okazuje, że może kosztować 350, tak? To musimy się dostosować do kosztów, do kwoty. Ja myślę, że przede wszystkim należy zastanowić się, w jaki sposób tą drogę wyremontować, bo można zadać pytanie takie, czy wyremontowanie w tej szerokości, w taki sposób, jak ona jest zasadne. Można powiedzieć, że nie jest to funkcjonalne rozwiązanie, które jest dzisiaj. Natomiast kwestia miejsc parkingowych przy ulicy Bema jest cały czas nierozwiązana, pomimo wybudowania tego dużego parkingu tam.
przy ulicy Wiosennej. W momencie, kiedy w szkole podstawowej nr 3 są organizowane jakieś spotkania, wywiadówki czy inne, no niestety oprócz tego, że parking jest cały zastawiony samochodami, to i cała ulica Bema też jest nadal zastawiona samochodami. Ja jechałem, widziałem, jest zastawiony. Zastanówmy się, nie ma parkingu, tam nie ma gdzie stanąć. Jeżeli rzeczywiście mamy coś zrobić, zróbmy to uczciwie, porządnie. I jeżeli to w grę będzie wchodziło 100 tysięcy, różne rzeczy robimy tutaj, różne, na różne rzeczy pieniądze przerzucamy. Zastanówmy się nad tym, jeżeli to będzie kosztowało o te 100 tysięcy więcej, może należy dać. I należy zrobić tą ulicę porządnie z miejscami parkingowymi. Zostawienie ulicy i wyremontowanie nie robi tematu. Popatrzcie od czasu do czasu, jak policja tam podjeżdża. Nie ma mowy o tym, żeby się zatrzymać od początku tej ulicy Popiełuszki, dlatego że od razu jest mandat. W związku z czym, naprawdę, jeżeli będą to miejsca parkingowe, nikt nie będzie miał o to pretensji. Jeżeli będzie sama ulica, będą w dalszym ciągu, a to za blisko skrzyżowania, a to za blisko wjazdu i takie sytuacje będziemy mieli na sobie. Dziękuję. Kto jeszcze chciał? Jeżeli ja mogę jeszcze dopowiedzieć to, co tutaj pan naczelnik, pan radny mówi, proszę państwa, no, wszyscy mówimy o braku miejsc parkingowych na terenie Gostynina, że nie mamy gdzie parkować. No, ulica Bema jest też tego, przykładem. W tej sytuacji, która jest teraz. Dobrze, że jest wybudowany parking, ale ten parking tak naprawdę nie spełnia całkowitej swojej funkcji. Proszę państwa, no, stajemy przed modernizacją drogi. Jeżeli już mamy coś robić, takie jest moje zdanie, że albo robimy to w tym roku i robimy to tak jak chcemy, albo na przykład przekładamy to zadanie na przyszły rok i na przykład korzystamy wtedy z dodatkowego dofinansowania, bo taka będzie możliwość, jak już całą dokumentację będziemy mieli przygotowaną. Tak więc decyzja państwa. Ja uważam, że teraz nie ma co zmieniać, bo już pewne pieniądze zostały zapłacone, został opracowany porządny projekt tak naprawdę i uważam, że nie ma na co czekać. Proszę. Ja jeszcze chciałam tylko dopytać, ten projekt z zatoczkami poszerzonymi o ten pas zieleni zakłada wycinkę drzew? Tak, zakłada wycinkę drzew. Tam w trawniku są jakby dwa rzędy drzew, w związku z tym, nie na całej długości. Dwa rzędy są wzdłuż jakby szkoły podstawowej nr 3, w związku z tym jeden rząd tych drzew byłby do wycinki. Można posadzić je w innym miejscu. Dalej drzewa rosną od krawężnika, że tak powiem, więc można później nasadzić drzewa jakby z drugiej strony. Ma pan może wiedzę, ile letnie są to drzewa? Nie, nie mam takiej wiedzy. To są lipy, prawdopodobnie na pewno mają powyżej 40 lat. I sobie w tym momencie również postawmy pytanie, co jest w tym momencie dla nas najważniejsze. Ja uważam, proszę państwa, że naprawdę, że parking, który w tym momencie będzie w końcu spełniał swoją funkcję, bo to będzie kilkadziesiąt miejsc parkingowych, mówimy około 50 zdaje się, ja tam dokładnie już nie pamiętam, więc na pewno spowoduje to poprawę bezpieczeństwa w tym mieście. Drzewa możemy przesadzić, drzewa możemy zasadzić jako nowe nasadzenia tuż obok, więc no myślę sobie, że jest to z korzyścią dla nas wszystkich. Proszę bardzo, kolega jeszcze. Tutaj kolega powiedział, że ten 250 to będzie mało czy coś, a ile będziemy mieli pieniądze z Unii na tą drogę?
Czy będziemy mieli coś, czy coś? Czy ktoś się stara o to, żebyśmy dołożyli czy coś? Bo tak to się mówi, tylko pieniążki urzędowe, to budżetowe. Wszystko było obciążone budżetem, a zewnętrznie nic. Proszę, pan burmistrz, chwilę mówiłem, pani burmistrz, wiem, że też informowała o tych możliwościach. Ze środków Unii na razie nie możemy pozyskać, ponieważ raz, że nie ma opracowanej całkowitej dokumentacji na tą drogę jeszcze. Nie wiem, czy będą rozpisane konkursy. Wydaje mi się, że w tym roku już nie będzie. Będzie możliwość pozyskania środków od na przykład wojewody mazowieckiego, ale to w przyszłym roku. Tak, ale też nie ma oczywiście gwarancji, bo spotykając się na spotkaniach z burmistrzami, wójtami starego województwa mazowieckiego, no wszyscy zgłaszamy uwagi, że te środki, które są przewidziane na modernizację, są zdecydowanie za małe, żeby móc modernizować drogi w całym województwie. A jeszcze ten zdanie, że mówimy o tych remontach urządzenia tego stadionu. Było to, i może mogliśmy na ten rok wystąpić jakieś pieniądze, bo to nie wyszło. I też musimy swoje pieniądze brać na odrodzenie. Nie, no na odrodzenie stadionu. Tak samo mogliśmy zdobyć z Ministerstwa Sportu, bo były pieniądze w tym roku. Bez dokumentacji, bez wszystkiego, bez przygotowania. Kiedy? Nie, bo teraz jest na drugie ogrodzenie. Druga część. Prawdopodobnie pyta pani o ten odcinek, który łączy ulicę Floriańską jakby z tym placem. Nie jest ostatecznie. To cały czas jest rozważane przez projektantów. W tej chwili doszliśmy z projektantami do takiego wniosku, że najlepiej byłoby tam wprowadzić strefę ruchu. Czyli takie rozwiązanie, no kierowcy wiedzą, o co chodzi. I wówczas byłoby to możliwe, żeby to było. Jest wiele osób zainteresowanych, żeby ta droga była dwukierunkowa, więc jeżeli tylko będą takie możliwości, to ona będzie dwukierunkowa. Na początku przyszłego tygodnia będą. Zapraszam. Chciałbym wyrazić takie przekonanie, że dobrze by było, panie burmistrzu, żebyśmy opracowali harmonogram i tam gdzie jest taki harmonogram. Byłoby to łatwiej i wam organizacji i nam, żeby taki harmonogram zatwierdzony, żeby były daty po prostu, tak to jest w innych miastach, uchwałą Rady przyjęte harmonogram realizacji inwestycji na terenie miasta na dany rok szkolny, rok kalendarzowy. Czy w tej kwestii jeszcze ktoś się... Jeżeli mogę, panie przewodniczący, nie wiem, czy to jest kompetencja radnych, a dwa, my taki harmonogram mamy oczywiście. Chodzi o zamówienia publiczne i nie ma wyłonionego, nie ma rozpisanego co do dnia, kiedy nastąpi postępowanie i tak dalej, i tak dalej. Bo tego też do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale jest rozplanowany cały rok na wszelkiego rodzaju zamówienia publiczne. I jest to rozpisane na 4 kwartały roku, więc no, też to było przekazywane dla państwa, więc no, wszystko jest. Ja tylko mówię o tym, żeby taki harmonogram był przez Radę przyjęty, który pan burmistrz oczywiście przedłoży, żeby wszyscy wiedzieli, mieszkańcy, że inwestycje są realizowane w takich i takich terminach, niekoniecznie co do dnia, panie burmistrzu, ale w miesiącach czy kwartałach, żeby było określone. Pani sekretarz, proszę. Ja chciałam zapytać ewentualnie, czy należy do kompetencji Rady Miejskiej ewentualnie zatwierdzanie takiego przyjęcia uchwały do pana mecenasa. Czy takie przyjęcie harmonogramu inwestycji na terenie gminy należy do kompetencji miasta, czy nie? Na dany rok przyjęcie harmonogramu moim zdaniem nie leży w kompetencji Rady. Rada oczywiście przeznacza środki, rozlicza z realizacji z wykonania budżetu.
Natomiast do organu wykonawczego należy rozplanowanie prac i ewentualnie przyjęcie harmonogramu w tym zakresie. Do wiadomości może być przedstawiony, ale moim zdaniem rada harmonogramu narzucić nie może. Nie, ale my nie mówimy o to, żeby narzucać, tylko przyjęcie harmonogramu przedstawionego pana burmistrza, bo my nie chcemy się tutaj mieszać w terminy realizacji, tylko żeby był jasny, czytelny, kiedy co jest w mieście realizowane. Tylko to. Pan burmistrz właśnie w informacjach, w sprawozdaniu przedstawia te różne harmonogramy, do wiadomości przedstawia, natomiast nie ma przepisów, które by pozwalał na przyjęcie harmonogramu uchwałą i nadanie mu jakiegokolwiek aktu, charakteru aktu normatywnego. Ja twierdzimy, że uchwałą pani zna się, tylko twierdzimy, że rada mogła przyjąć pani, pan przewodniczący. Rada przyjmuje swoje rozstrzygnięcia albo uchwałami, albo innymi postanowieniami, tak? Znaczy nie wnosimy tego tematu, bo to jest sprawa, w innych miastach jest możliwa do zrealizowania, a w naszym mieście widać jest niemożliwa, żeby mieszkańcy dowiedzieli się wprost, w jakim terminie, jakie inwestycje mają być realizowane. Proszę bardzo. Realizacji i perspektyw inwestycji strategicznych miasta Gostynina. Przed chwilą usłyszeliśmy, że będą Państwo, że w planach jest modernizacja ulicy Kwiatkowej. A uchwała budżetowa, którą mamy dzisiaj podejmować, mówi o tym, żeby zdjąć pieniądze z tej ulicy, więc po co ona się w ogóle w tym czasie znajduje? Pani radna, ja przedstawiłem to, co jest w tym momencie w budżecie. Jeżeli tego w budżecie nie będzie, no to wiadomo, że tą inwestycją już nie będziemy się zajmować. Uchwały nie ma podjętej. Przecież nie mogę też podać informacji, że już tej inwestycji nie będzie, bo ja nie wiem, co Państwo zrobią. Ale zaproponował Pan Panie Burmistrzu, żeby ją zdjął. Ale propozycja, a co będzie dalej, to są dwie różne sprawy. Kolejne odwrotne to było wspólne. Pani sekretarz, proszę. Jeszcze dużo pytania Rady Mieszkańskiej. Otóż sprawozdanie sesyjne zostało przygotowane na 4 dni wcześniej, w związku z powyższą uchwała zostali podjęte dzisiaj. No nie było możliwości ewentualnie, żeby tą decyzję Rady wyprzedzić. Ten materiał, tak. Ponadto jeszcze się odniosę do tego planu harmonogramu realizacji inwestycji, który wynika tutaj, który przygotował Wydział Zamówień Publicznych, tutaj został zaakceptowany przez pana burmistrza i on wyczerpuje, myślę, tutaj oczekiwania Rady i mieszkańców, bo tam są podane kwartalne terminy, z których te inwestycje będą przebiegały, będą realizowane i jak dotąd zostały w zasadzie wyczerpująco wszystkie tutaj terminy zachowane. Dziękuję. Proszę bardzo. Tutaj pani wspomina, że 4 dni przed sesją uchwała budżetowa, której jest propozycja zdjęcia tej kwoty ulicy Kwiatkowej musi być dostarczona Radzie, brzmi minimum 7 dni przed sesją. Przepraszam, sprawozdanie międzysesyjne pomyliłam z materiałem, który pan do mnie odczytał. Czy jeszcze są jakieś kwestie w tym punkcie? Ja mogę ewentualnie się dopowiedzieć, że nie można, że opracowanie, które tutaj pan Burmistrz przed chwilą prezentował, ono zawiera wszystkie daty i jeżeli wszyscy dobrze uważnie słuchali, to wszystkie inwestycje, które są w budżecie, przynajmniej te inwestycyjne, one już są co najmniej rozpoczęte, jak nie zakończone, albo w fazie takiej bardzo głębokiej. Są tylko dwie w zasadzie inwestycje, które na dzień dzisiejszy nie zostały rozpoczęte. Ulica Kwiatowa, której tutaj pani radna pozwoliła sobie przypomnieć. I jeszcze jest zagospodarowanie terenu przy ulicy Parkowej, które całkiem niedawno wyszło tak naprawdę z inicjatywy mojej w związku z budową stajdowiska, którego otoczenie jest takie, jakie jest. Więc generalnie to, co pan przewodniczący pyta, daty i tak dalej, to jest to w tym opracowaniu w zasadzie wszystko. Myślę, że mieszkańcy mogą otrzymać na VIP-ie, można to mieć, tak? Czy są jeszcze do tego punktu jakieś uwagi? Nie ma, w związku z tym przechodzimy do punktu 6. Podjęcie uchwały zmieniającą prawo budżetu miasta Gostynia na 2017. Jest opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego i Budżetu. Opinia pozytywna z wnioskiem, aby w rozdziale 801.95 wykreślić zapis punktu 2. O kwotę 5745 zł w ramach wkładu własnego w realizacji projektu na wydatki związane z realizacją zadań statutowych.
Czy pani skarbnik chciałaby jeszcze dodać? Znaczy, wykreślić nie możemy. Tam była taka sytuacja, że po prostu zwiększaliśmy o ten ładny finansowy i po prostu zostały wycofane. Wycofana propozycja wprowadzenia do budżetu zwiększenia o kwotę 45 zł i 60 groszy w rozdziale 801 w dochodach bieżących oraz w dziale 801, następnie w dziale 756 kwota 1000 zł wpływy z różnych dochodów, tutaj tą kwotę wycofujemy i w wydatkach bieżących nie dokonujemy zwiększenia, tylko po prostu przenosimy z rozdziału 801.01 z planu finansowego Szkoły Podstawowej nr 3 do rozdziału 852.95 kwotę 5745 zł i 60 groszy na ten właśnie wkład niefinansowy, żeby niefinansowy udział w tym projekcie, żeby w całym rozdziale cała wartość projektu się znalazła. Jeszcze tutaj chciałam tylko dodać, że też nastąpiła jeszcze pomyłka. W międzyczasie po komisji zauważyłam, że w rozdziale 851.01 zostały przestawione paragrafy. I mają Państwo w poprzednim projekcie z wynagrodzeń osobowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne w MOPS, a poprawnie będzie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego na wynagrodzenie osobowe przeniesienie środków w kwocie 1409 zł. Taką zmianę zawnioskował kierownik MOPS. To jest w projekcie 3, już, tak? W projekcie 3 już jest to poprawione. Czy są jeszcze jakieś uwagi do tego, propozycje do tego projektu uchwały? Proszę bardzo, kolega radny. Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Ponieważ w tej uchwale budżetowej podczas komisji budżetowej dużą wątpliwość budził rozdział 995, czyli zwiększenie o kwotę 35 200 wydatków związanych z realizacją zadań statutowych, czyli w tym wypadku obsługi placu zabaw, składam wniosek o przesunięcie z tego rozdziału 10 tysięcy złotych na rozdział 921.09, czyli na Miejskie Centrum Kultury i tą kwotę, przynajmniej we wniosku prosiłbym, żeby była przeznaczona na Festiwal Art Energy oraz pozostawienie kwoty w rozdziale 616, tutaj jest drugi podpunkt, czyli tutaj zmniejszamy kwotę 15 tysięcy na zadanie inwestycyjne modernizacji ulicy Kwiatowej. Moja propozycja jest, żeby tutaj zmniejszyć o 5 tysięcy, czyli 10 tysięcy pozostawić. W związku z czym będzie się to bilansować z tym zmniejszeniem o 20 tysięcy. Nie wiem, czy ja to w miarę jasno przekazałem. Nie za bardzo. Bo tak, pierwsza zmiana z 995. Kwoty 35 200 zabrać 10 tysięcy. Ogólnie zabrać 20 tysięcy. Ja może tak powiem. Tak. Ale ogólnie zabrać 20 tysięcy. 10 tysięcy na Dom Kultury przeznaczyć na MCEK i 10 tysięcy zostawić w modernizacji ulicy Kwiatowej. A 5 zdjęć, tak? Jest zdejmowane 15, czyli całość. Moja propozycja jest, żeby zostało 10. Jeżeli można, panie przewodniczący, proszę, rozumiem, wniosek jest, tylko chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć państwu. Po ostatniej wichurze, w dniu wczorajszym, doszło do poważnych uszkodzeń na terenie placu zabaw, który był oddawany 1 czerwca i uważam, że jak nie zabezpieczymy konkretnych środków na faktycznie na obsługę, nie tylko jednego placu zabaw, ale przypomnę, że wszystkich placów zabaw, to obawiam się, że te nasze place zabaw długo, długo w takim stanie, jakim były na początku czerwca, nie będą. Doszło już do uszkodzenia jednej zabawki, tak więc, no proszę Państwa, no,
Myślę, że musimy mieć to na uwadze, że zabezpieczenie, obsługa, zadbanie o placę zabaw siłami, tak jak było to ostatnio ustalone przez MDB, jest myślę bardzo rozsądnym rozwiązaniem. Panie burmistrzu, czy wszystkie place zabaw mają być utrzymywane, tak, czy te prace? Znaczy, czy patrzą na was ze spółdzielnią mieszkania, pan nie mówi o tym, że spółdzielnia jest zobowiązana. Ale my nie mówimy o jednym, my nie mówimy o placu zabaw spółdzielni, my mówimy o MCK, o betoniarni, o Zalesiu, o szkole podstawowej numer 1. Czy na Zalesiu jeden, też spółdzielnia nie bierze pod swoje zarządzanie? Nie, nie. Dobrze, no, plac zabaw na ulicy Czerskiej jest też finansowany w ramach budżetu obywatelskiego, tak? Tak. I tam jest... A nie, już nie, bo to w sumie był z budżetu obywatelskiego. Dobrze, czyli ile łącznie placów zabaw ma być zarządzanych przez MPP? 5. I odchodzi od tego Czerskiego, tak? Tak. Okej, okay, czy nie możemy ogłosić ewentualnie jakiegoś zapytania ofertowego? Może znajdzie się firma, która chciałaby się zająć tym nie za kwotę 35 tysięcy za 7 miesięcy, tylko ja uzyskałam informację, że takie zarządzanie placami zabaw można zorganizować w zdecydowanie niższej kwocie. To jest pani zdanie. Myśmy to analizowali. Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego za osobą pana pana Mikanowicza bardzo skrupulatnie wyliczył koszty i w mojej ocenie przedstawił bardzo racjonalną cenę. Przypomnę, to nie jest tylko jeden plac zabaw, to są wszystkie place zabaw. Od rana do wieczora. Takie kalkulacje my nie mamy, można by było się nie dochodzić. Ale przecież już nieraz informowaliśmy, nieraz tłumaczyliśmy o potrzebie. To nie jest, proszę Państwa, no jeżeli chcemy coś tutaj mieć naprawdę na wysokim poziomie, uważam, że no, nie możemy akurat w tej kwestii na tym oszczędzić. My nie kwestionujemy tutaj potrzeby, tylko mamy widzę z tego, że jest kwestia wysokości kosztów, jakie mamy na to płacić. Proszę bardzo. Pani Radna Wyspowska posiada taką wiedzę, że może ewentualnie te koszty ponieść zdecydowanie niższe. To będziemy może ewentualnie mogli tutaj porównać jakieś stosowne wyliczenia poczynione przez prezesa TBS i jego służby. Bo tutaj już o niższych kosztach to w naszej ocenie nie może być mowy. No i znowu wracamy do tematu. Mówimy o tym, tylko mówimy, jak mówimy o niższych, to mówmy o jakich. Konkretnych kwot, na co nie ma po prostu kalkulacji przedstawionej i tylko są domysły. W tej chwili są domysły. My taką kalkulację mniej więcej posiadamy. No mniej więcej posiadamy, ale nie mamy tej wiedzy. Także, no jeżeli pani Wyskowska ma taką kalkulację niższą, dać ja wspominam o kalkulacji, czy ja wspominam o informacji? O informacji. No więc właśnie. Nie więc pytam, skąd ta informacja pochodzi i wtedy ewentualnie no może tutaj porównamy te dwie propozycje. Czy jeszcze ktoś chciałby zadać w tej kwestii głos? Jeżeli nie, musimy przejść do przegłosowania wniosku. Praktycznie to są dwa wnioski, tak, panie przewodniczący? No właściwie, jak one są powiązane ze sobą. Czyli w rozdziale 995 kwoty 35 200, tak, wziąć kwotę 20 tysięcy, tak? To jest jeden, wniosek, może tak ustalmy. Kto jest... Czy ktoś jest przeciwny takiemu wnioskowi w tej chwili? Jakieś inne zdanie? Nie ma. Przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego wniosku, aby w rozdziale 995 wziąć kwotę 20 tysięcy złotych, zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? 3 przeciw. Kto się wstrzymał? 2 wstrzymujące. Drugi wniosek tej kwoty 20 tysięcy. Proszę dalej. 10 tysięcy przeznaczyć na dotacje podmiotowe dla Miejskiego Centrum Kultury, rozdział 921.09. Czyli drugi wniosek, 10 tysięcy z kwoty 20 tysięcy przeznaczyć na rozdział 921.09, tak? Przeznaczenie na dofinansowanie Domu Kultury, konkretnie festiwalu. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, byłem spokojny, czekałem, czy rzeczywiście będziecie Państwo dalej to drążyć. Pamiętam, nie tak dawno na początku kadencji mówiliście o, że nie wy, ale pisała wasza prasa, ja to tak nazywam,
o nepotyzm. Pytam się, co jest większym nepotyzmem? Przekazać 10 tysięcy na NR, tak, czy to, że mój syn wtedy nie biorąc pieniędzy pomagał urzędowi za darmo. Niestety tutaj nasz kolega, jeden z radnych, mówił wprost wyraźnie na komisji, że to są pieniądze i odczytywano, to na komisji zostało odczytane, że te pieniądze mają przejść na rzecz pani Bartosiak, która pismo do nas wystosowała. Jestem przeciwny takim zabezpieczeniom. Dziękuję. Oczywiście kolega może swoją wolę wyrazić w głosowaniu. Nie widzę, że... Na pewno to zrobię. Proszę bardzo. Ja mogę się odnosić tego pana radnego, ponieważ pan radny nie był do końca na komisji budżetowej, żeśmy pomawiali na komisji edukacji, która też zajmowała się tą sprawą i może nie ma pełnej wiedzy na ten temat. Otóż festiwal Art Energy jest organizowany przez małżonkę naszego radnego, natomiast nie pobiera ją oni żadnych finansów z tego tytułu. To jest po pierwsze, panie radny. Po drugie, dokładają własne pieniądze w celu promocji Gostynina, którego jesteśmy tutaj przedstawicielami. Po trzecie, festiwal Art Energy jest już marką rozpoznawalną w całym kraju. Przyjeżdżają teatry znane z całego kraju, które poznają nasze miasto. Jest to forma reklamy, panie radny. I czwarta kwestia, czyli uzyskania tych środków, ponieważ wyniknęła kwestia podwójnego finansowania, pewnie o której pan nie wie, część pieniędzy to stowarzyszenie będzie rezygnować, żeby nie było konfliktu interesów. W związku z tym to jest jakby takie wyjaśnienie całej sytuacji. Dziękuję. Ja myślę, że warto również to poinformować, że te środki były zaplanowane w budżecie Domu Kultury na ten rok, natomiast poprzez podpisanie umów dyrektora z innymi zespołami tych środków po prostu zabrakło. Proszę kolega. Ja tylko chciałem wyjaśnić, jeżeli chodzi o ostatnią komisję naszą, ustaliliśmy, iż z budżetu MCK na festiwal Art Energy, który organizujemy wspólnie, bo takie deklaracje padały niejednokrotnie, kwota zabezpieczona miała być 18 tysięcy, to jest 15 tysięcy z funduszu profilaktyki. Z profilaktyki dla dobra wszystkich chcemy zrezygnować. Kwota na Art Energy zabezpieczona będzie nie 33 tysiące, a 28. Także w budżecie miasta zostaje 5 tysięcy. Dobrze. Czy jeszcze ktoś w tej kwestii, bo to jest wniosek, żeby te 10 tysięcy przeznaczyć na Dom Kultury, tak? To jest ten wniosek. Kto jest za podjęcie tego wniosku, że chce podjąć rękę? Dziękuję. Kto jest przeciw? 2. Kto się wstrzymał? 3. Jedno wniosek zostało przyjęte. I jeszcze? Tutaj mamy rozdział 616, podpunkt drugi, czyli zmniejszenie o kwotę 15 tysięcy zadania inwestycyjnego modernizacji oświatowej. Tutaj proponuję zmniejszyć o kwotę 5 tysięcy, czyli pozostawić 10 tysięcy, czyli będzie się to finansowało. Kto jest za przyjęciem tego wniosku, zechce podnieść rękę. To jest zadanie inwestycyjne, które było, czyli tą modernizację ulicy Kwiatowej, na które było w budżecie 15 tysięcy i które w propozycji tego budżetu jest całkowite usunięcie. Moja propozycja, żeby zostawić 10 tysięcy. Tak? Jeszcze raz, kto jest za, zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie ma, kto się wstrzymał. Dwie osoby się wstrzymały. Stwierdzam, że został przyjęty. I teraz pani skarbnik, możemy przystąpić.
do przegłosowania uchwały ze wszystkimi poprawkami, tak? Czy są uwagi teraz do projektu uchwały? Nie słyszę, nie widzę. W związku z tym przystępujemy do przegłosowania uchwały Rady Miejskiej wyjaśniającą uchwałę budżetową miasta Leszno na rok 2017 z przyjętą autopoprawną pani i wnioskami dzisiaj przyjętymi na dzisiejszej sesji. Kwestii formalnej, panie radny, bo już bo nie bardzo rozumiem. Gdyby to było poszczególne głosowanie, to ja rozumiem. Jak ja mam teraz, jak mamy głosować w całości, gdzie byliśmy przeciw, czyli jesteśmy za, ale przeciw, tak? No nie bardzo rozumiem tego całościowego głosowania. Może pan radny nie głosować wcale, bo tak nieraz już robi. Nie, no nie my ja. Wstrzymuje się głos. Nie wstrzymuje się, tylko nie głosuje wcale. No tak, ale część jest za. Bo rzeczywiście głosowaliśmy za, a część jest przeciw. No to głosowaliśmy teraz, przeciw. Ale trzeba sobie wyważyć, czy jestem w całości za, czy jestem w całości przeciw, bądź się trzymam. Kto jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok miasta Leszno na 2017? Zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że uchwała Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę budżetową miasta na rok 2017 została podjęta. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 254 Rady Miejskiej z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017. Ta uchwała była opiniowana przez Komisję Wyborczego Budżetu pozytywnie. Czy pani skarbnik chciałaby jeszcze coś dołożyć oprócz tych wniosków, które są przyjęte? Nie, to znaczy chciałam powiedzieć, że ponieważ ta uchwała obejmuje tylko tą uchwałę poprzednią, również stosownych zmian należy zaproponować w poszczególnych wierszach tabela rysunie UP. Z poprawkami, które zostały przyjęte w uchwale budżetowej. Tak, czy są uwagi do tej uchwały? Nie widzę, w związku z tym przystępujemy do przegłosowania uchwały Rady Miejskiej w Kostrzynie zmieniającą uchwałę dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026 z poprawkami, które zostały wniesione w uchwale budżetowej. Zechcę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Stwierdzam, że uchwała Rady Miejskiej zmieniająca uchwałę nr 254 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2026 została przeprowadzona podjęta. Proszę państwa, ogłaszam 10 minut przerwy. Wznawiamy obrady po przerwie. Przystępujemy do realizacji punktu 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego miasta Gostynina wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Gostynina za 2016 rok, wykonania planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych oraz informacji o stanie mienia miasta Gostynina. Jako punkt pierwszy będzie mówienie sprawozdań. Pani skarbnik, proszę, oddaję głos. To tutaj może jeszcze zanim o sprawozdaniach, mamy już informacje, bo zostały otwarte oferty na zadanie inwestycyjne modernizacja drogi gminnej w ulicy Ozowskiego w Gostyninie wraz z modernizacją ogrodzenia przy szkole podstawowej numer 1 i cena oferty, cena najniższej oferty 307 034 złote, czyli tutaj mam informację od pani naczelnik, że brakuje 72 938 złotych. Jest również informacja, że to zadanie miało być realizowane w wakacje, natomiast kolejny przetarg może uniemożliwić realizację zadania. Tak. Tylko wstępnie. No jeżeli chodzi o sprawozdanie za wykonanie budżetu za 2016 rok, budżet ten został przyjęty uchwałą do realizacji uchwałą budżetową nr 136 na 26 na 2015.
przez Radę Miejską w dniu 30 grudnia 2015 roku i w uchwale tej na 2016 rok ze stanem na 1 stycznia ustalono dochody w łącznej kwocie 49 499 252 zł. Będę tu mówić może w zaokrągleniach bez groszy. W tym dochody bieżące w kwocie 48 891 252 zł i dochody majątkowe w kwocie 608 tysięcy. Wydatki w łącznej kwocie 52 749 170 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 45 054 970 zł i wydatki majątkowe w kwocie 7 694 200. Deficyt budżetu został ustalony na kwotę 3 249 917 zł, który miał zostać pokryty przychodami, które miały pochodzić z zaciągniętego kredytu na taką właśnie kwotę. I przychody w wysokości 6 488 914 zł. Rozchody budżetu w wysokości 3 238 996 zł. W ciągu roku dokonywane były zmiany uchwałami zmieniającymi uchwałę budżetową oraz zarządzeniami burmistrza i zmiany te dotyczyły zmniejszeń i zwiększeń planu dochodów i wydatków oraz przeniesień pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej, a także zwiększenia przychodów i planowanego deficytu budżetu. Po tych zmianach plan dochodów ogółem ostatecznie został uchwalony w wysokości 60 734 670 zł i został wykonany w kwocie 60 923 069 zł, a więc został wykonany ponad 100%, konkretnie 100,31%. Z tego dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 60 754 680 zł. Na plan 60 568 718 zł i dochody majątkowe zostały wykonane na plan 165 951 zł w kwocie 168 tysięcy 370, prawie 380 zł, prawie 101,5%. Dochody własne, które stanowią ponad połowę naszych dochodów, na plan w kwocie zostały wykonane, na plan ustalony w kwocie 30 314 449 zł zostały zrealizowane w kwocie 30 533 962 zł. To jest taka struktura w planie dochodów. Te dochody dzielą się na dochody własne, subwencje i dotacje. I następnie subwencja ogólna z budżetu państwa, której udział w budżecie w 2016 roku stanowił 23,22%, 0,22%. Plan po zmianach ostatecznie na koniec roku wyniósł 14 145 236 zł i ten plan został zrealizowany w 100%. Następne źródło dochodów to dotacje, które otrzymujemy na zadania własnej gminy, zadania zlecone gminie do realizacji, również dotacje, które otrzymujemy na podstawie porozumień, dotacje ze środków europejskich. Na koniec roku plan po zmianach, które dokonywane były w ciągu roku, ostatecznie zamknął się kwotą 16 274 984 zł.
a jego realizacja wyniosła 16 243 871 zł. Prawie 100% przyjętego planu. To takie ogólne dane, ponieważ bardzo szczegółowo został przekazany materiał. Uzupełnię jeszcze, jeżeli chodzi o dochody, że w celu realizacji zaplanowanych dochodów oraz dochodzenia należności wymagalnych, które w ponad połowie tytułów zostały wykonane, w celu dochodzenia naszych należności wymagalnych prowadzone były działania windykacyjne przez tutejszy urząd oraz przez urzędy skarbowe. Wystawionych zostało 8 decyzji określających wysokość zobowiązania dla osób, które nie złożyły deklaracji do dokonania wymiaru podatku i dotyczyły te decyzje podatku od środków transportowych od osób fizycznych. Wystawiono 1743 upomnienia i wezwania do zapłaty, 482 tytuły wykonawcze o windykację przez Urząd Skarbowy, dokonano 2 wpisy do rejestru zastawów skarbowych oraz 43 wpisy na hipotekę przymusową celem zabezpieczenia naszych tych należności pochodzących z podatków JOW-u. Pomimo tych działań na koniec roku nasze należności wymagalne z wyżej wymienionych tytułów wynoszą 8 029 654 zł oraz należności wymagalne, które z tytułu podatków, które pobierane są przez urzędy skarbowe, właściwe urzędy skarbowe, jest to kwota 51 716 zł. Z osiągniętych dochodów wydatkowane były kwoty z przeznaczeniem na realizację zadań własnych, zadań zleconych gminie, zadań z zakresu administracji rządowej, a także innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zadań, które realizowaliśmy wspólnie z inną jednostką samorządu terytorialnego. I te wszystkie zadania objęte były planem wydatków, który ostatecznie po zmianach dokonywanych w ciągu roku plan wyniósł 64 595 118 zł i został zrealizowany w kwocie 60 808 021 zł. Niespełna 95% przyjętego planu wydatków. Z tego wydatki bieżące wykonane zostały w kwocie 53 933 047 zł, to jest 94,60% planowanych do realizacji wydatków na plan w wysokości 57 010 240 zł. Te wydatki dotyczyły zadań, jakie nakładają na gminę przepisy ustrojowe i realizowane były przez urząd oraz nasze jednostki budżetowe i samorządowy zakład budżetowy, a także dwie instytucje kultury. Oprócz wydatków bieżących, na bieżące utrzymanie udzielone były z budżetu miasta w 2016 roku dotacje przedmiotowa na kwotę 320 028 zł dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie. Przypomnę, że jest tutaj, jest to dopłata do utrzymania jednego metra kwadratowego obiektu, jakimi zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Następnie były udzielone dotacje podmiotowe w łącznej kwocie 2 150 539 zł dla takich jednostek jak Miejskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna oraz dwa przedszkole niepubliczne.
Dalej, dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 20 dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 28 881 zł. I tak dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu, dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej i dla miasta Płocka. Dalej jeszcze były udzielone dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 318 959 zł dla takich, dla stowarzyszeń, dla ochotniczej naszej Straży Pożarnej oraz na realizację zawodów sportowych oraz na realizację programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Drugą grupę w wydatkach ogółem stanowią wydatki majątkowe, które wykonano w wysokości 6 874 973 zł na plan w kwocie 7 584 878 zł i w 2016 roku wydatki majątkowe stanowiły 11,31% wszystkich wydatków, czyli wydatków ogółem. Wydatki inwestycyjne realizowane były w takich obszarach jak drogi gminne, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oświata, opieka społeczna, bezpieczeństwo publiczne, kultura fizyczna. I jak już i zostały one zrealizowane na ten plan w kwocie niespełna 91%. Jeżeli chodzi o zadania inwestycyjne, kontynuowano przedsięwzięcia z roku 2015 i lat poprzednich oraz wykonywano nowe zadania jednoroczne. Niektóre zadania zostały przeniesione do realizacji z roku 2016 na rok 2017 z uwagi na terminy ich realizacji zawarte w umowach. Na koniec to tyle, jeżeli chodzi o wydatki. I jeżeli chodzi o przychody, po zmianach dokonywanych w ciągu roku plan został uchwalony na kwotę 7 099 445 zł. Wyniki ku realizacji dochodów, jak i poniesionych wydatków, rok budżetowy 2016 zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 115 048 zł. Przy planowanym deficycie w kwocie 3 860 448 zł. W okresie sprawozdawczym zaciągnięto kredyt na pokrycie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 4 400 zł. I ta kwota rozbija się na rozchody w kwocie, została przeznaczona na rozchody, czyli na spłatę wcześniej zaciągniętych długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 1 750 872 zł i na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 649 917 zł. Na koniec roku 2016 miasto posiadało zobowiązania finansowe w łącznej kwocie 13 701 762 zł. Z tego z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 7 689 695 zł i z tytułu wykupu wierzytelności w kwocie 6 012 067 zł. Na koniec jeszcze dodam, ponieważ no, sprawozdanie zostało przekazane bardzo obszerne, staraliśmy się opisać dosyć szczegółowo realizację wszystkich tych zadań. Dodam na koniec, że to sprawozdanie podlegało opinii
przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Taka ta opinia została tutaj przesłana, tak, i pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu za 2016 rok. Dziękuję panu radnym. Ktoś chciałby mając uwagę do tego sprawozdania? W związku z tym poinformuję, że sprawozdanie finansowe było opiniowane przez Komisję Rozwoju Gospodarczego i Budżetu pozytywnie przez Komisję Edukacji, Kultury i Sportu. Też opinia pozytywna przez Komisję Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, też opinia pozytywna i Komisję Spraw Obywatelskich i Wyrobów Pomocy Społecznej, też opinia pozytywna. Teraz przedstawię Państwu uchwałę składu przewodniczącego Regionalnej Izby Obrachunkowej Warszawy z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez burmistrza miasta Gryfina sprawozdaniach wykonania budżetu za 2016 rok. Ustawa prawna, przewodnicząca Romana Iznasiak, członkowie Agnieszka Małopolska, Ewa Dziarnowska uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W wyniku analizy przedłożonej przez burmistrza miasta Gryfina sprawozdań z wykonania budżetu za 2016 rok wydaje opinię pozytywną. Paragraf drugi. Odruch uchwały służy odwołaniu do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej Warszawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Uzasadnienie. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół Płocku, analizując sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Gostynia za 2016 rok, przedłożone przez burmistrza miasta w dniu 30 marca 2017 roku oraz sprawozdawczość budżetową roczną za 2016 rok, sprawozdania kwartalne ustali, co następuje. Po pierwsze, uchwalony przez Radę Miejską budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów ogółem w wysokości 60 734 670 zł i 2 grosze. Dochody wykonano w kwocie 60 933 69 zł i 21 groszy, co stanowi 100% 31 setnych planu. Z tego dochody bieżące zrealizowane zostały w kwocie 60 754 689 zł 40 groszy, na plan 60 568 718 zł i 87 groszy, to jest 100% i 31 setnych. Dochody majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 168 379 zł 81 groszy, na plan 165 951 zł i 15 groszy, to jest 101,46%. Po drugie, podstawowe dochody podatkowe wykonano w kwocie 23 420 409 zł i 65 groszy, co stanowi 38,44% wykonanych dochodów ogółem. Po trzecie, skutki obniżenia górnej stawy podatków, skutki udzielonych ulg i zwolnień, skutki decyzji organu podatkowego w sprawie umorzeń zaległości podatkowych, rozłożenie na raty oraz odroczenia terminu płatności na podstawie sprawozdania RP PDF wykonania dochodów podatkowych wynosiły 2 147 792 zł i 36 groszy i stanowiły 9,17% wykonanych podstawowych dochodów podatkowych. Po czwarte, stan zaległości netto na 31 grudnia 2016 roku według sprawozdania RP27S wykonania planu dochodów wynosi ogółem 10 747 378 zł i 39 groszy, to jest 17,64% wykonanych dochodów ogółem. Natomiast nadpłaty wynosiły 17 805 zł i 16 groszy, to jest 0,3% wykonanych dochodów ogółem. Po piąte, na podstawie sprawozdania RWN o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych stwierdzono, iż na dzień 31 grudnia 2016 roku kwota wymagalnych należności wynosiła 10 712
groszy. Z tego tytułu dostarcza warunki usług 120 828 zł i 13 groszy. Po szóste, na podstawie sprawozdania RBZ o stanie zobowiązań według tytułów głównych oraz gwarancji i poręczeń ustalono, że na dzień 31 grudnia 2016 roku miasto posiadało zobowiązania w wysokości 13 701 762 zł, co stanowi 22,49 wykonanych ogółem dochodów. Powyższe zobowiązania dotyczą zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 7 689 695 zł i wykupu wierzytelności w kwocie 6 012 067 zł. Na dzień 31 grudnia 2016 roku wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń wynosiła 652 167 zł i 8 groszy. Po siódme, uchwalony przez Radę budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 34 595 118 zł i 27 groszy. Wydatki zrealizowano w kwocie 60 808 021 zł, to stanowi 94,14 planu. Z tego wydatki bieżące zrealizowane zostały w kwocie 53 933 043 zł 53 grosze, na plan 57 010 240 zł 12 groszy, to jest 94,6%. Wydatki majątkowe zrealizowane zostały w kwocie 6 874 973 zł 47 groszy, na plan 7 584 878 zł 15 groszy, to jest w 90% 64%. Po ósme, budżet zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 115 048 zł 27 groszy, przy planowanym deficycie w kwocie 3 860 448 zł 25 groszy. Po dziewiąte, w sprawozdaniach nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych. Po dziesiąte, wykonane wydatki bieżące na transportu budżetowego nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, co oznacza, że zachowany został wymóg określony w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. I po jedenaste, do sprawozdania wykonania budżetu za 2016 rok dołączono informacje o stanie mienia komunalnego. Mając na uwadze na względzie powyższe, wydano opinię i akt sentencji uchwały podpisał przewodnicząca składu poszukającego magistra Romana Gnasia. To była informacja RIO. A teraz mamy przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia protokołu poruszenia Sztabu-Stynna. Poproszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do spraw budżetu naszego stanu 2016 roku. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej do spraw na posiedzeniu 26 maja 2016 roku
1 734 670 zł. Dochody wykonano w kwocie 60 923 069 zł. To stanowi 130% kwoty planu z tego. Dochody bieżące zarobowały na kwotę 60 734 689 zł. Na plan 60 568 718 87 zł. To jest 131%. Dochody majątkowe zrealizowano w kwocie 168 379 zł. Na plan 165 951 zł. To jest 146%. Po czwarte, Zadanie Miejską budżet po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków w wysokości 64 595 118 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 60 808 021 zł. To stanowi 94,14% z tego. Wydatki zrealizowano w kwocie 53 933 037 zł 53 grosze. Na plan 57 10 240 12 groszy. To jest 94,8%. Wydatki majątkowe rozwiązane w sprawie kwoty 6 874 973 zł 47 groszy. Na plan 7 584 878 15 groszy. To jest 90,64%. Po piąte, koszt sprawozdawcy zamknął się na wyjść pomiędzy budżetową w wysokości 115 148 zł 21 groszy. Przy planowanym deficycie w kwocie 3 860 448 zł 25 groszy. Po szóste, sprawozdanie nie stwierdzono przekroczenia planu wydatków budżetowych. Wydatki bieżące na koniec roku budżetowego nie są wyższe od wykonanych dochodów bieżących, co oznacza, że zachowane są wymóg określony w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. Po ósme, na podstawie sprawozdania RBZ w ustawie zobowiązane według tytułu dłużnik do gwarancji poręczki ustalono, że na dzień 31 grudnia 2016 roku miasto posiadało zobowiązania w wysokości 13 701 762 zł, co stanowi 22,49% wykonanych dochodów ogólnych. Powyższe zobowiązania dotyczą osiągniętych kredytów pożyczek uzupełnionych w kwocie 7 689 695 zł, wykupu wierzytelności w kwocie 6 012 067 zł. Po dziewiąte, Komisja Rodziny zapoznała się, rozpatrzyła sprawozdania finansowe za rok 2016, na które składały się A. Bilan wykonania budżetu miasta Krosnoja za 2016 rok. B. Łączny bilan obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2016 rok. C. Łączny rachunek zysku strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysku i strat samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2016 rok, gdzie łączne zestawienie zmian funduszu obejmujące dane wynikające ze stanu funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego za 2016 rok. I po dziesiąte, Komisja Rodzina stwierdza, że to zgłoszenie porównania finansowego przedłużonego przez burmistrza 2016 roku oraz po dokonaniu analizy oceny zawartych w nim danych poszczególnych pozycjach nie wnosił uwag do zaprezentowanych sprawozdań. Po dokonaniu analizy przedstawionych sprawozdań wraz z częścią fizyczną wykonania budżetu miasta Grosnoja 2016 roku oraz wysłuchanie wyjaśnień skarbnika miasta Komisja Rodzina nie stwierdziła naruszenia dyscypliny budżetowej za 2016 rok. Podpisy członków komisji. Państwo powiedział, że pierwszy, drugi mamy nadzoru, trzeci, piąty, rozwój, czwarty, szósty, piąty. Dziękuję, to była opinia.
Teraz mamy załącznik do wniosku. Teraz proszę Panie Przewodniczący, wniosek. Wniosek. Proszę Pana. W dnia 30 maja 2017 rok Rada Miejska Opresyjna. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej do Sejmu dnia 30 maja 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Wrocławia na 2016 rok. Na podstawie Komisji Rewizyjnej z 30 maja 2017 roku na stan 5 członków komisji posiedzeniu brało udział 4 członków komisji w składzie. Pieniądze Stanisław Przewodniczący Komisji, drugie Dora Marcina Wiceprzewodnicząca Komisji, trzeci Włodosław członek komisji, czwarty Pieniądze Wójtura członek komisji. Działając na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z 6 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw 2014 roku, pozycja 446, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta Wrocławia za 2014 rok oraz sprawozdanie finansowe z głosowaniem jawnym nastawiającym się 5 głosów. Za podziałem 4 członków komisji, głosów przeciw, głosów przyjmujących się nie było. Wniosek do udzielenia przewodniczącego na sprawę 2016 roku komisji miasta Wrocławia przyjęto głosowaniem jawnym nastawiającym się 5 głosów. Za udzielenie absolutorium 4 głosów przeciw i przyjmujących nie było. Uzasadnienie. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowych sprawozdania z wykonania budżetu miasta Gostynia za 2016 rok i zapoznaniu się z opinią Regionalnej Rady Prawnictwowej w Warszawie zawartej w uchwale nr 4.145.2011 w składzie orzekającego Regionalnej Rady Prawnictwowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonych przez burmistrza miasta Gostynia sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok oraz innych obawców w sprawie imienia miasta Gostynia za 2016 rok, a także o wysłuchaniu ustnej wyjaśnień skarbnika miasta Gostynia. Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu miasta Gostynia za 2016 rok. Opinia komisji stanowi załącznik do niniejszego wniosku. Wobec powyższego Komisja Rewizyjna wnioskuje o udzielenie burmistrza miasta Gostynia absolutorium za 2016 rok. Niezwłoczne przekazanie jeszcze wniosku do Rady Miejskiej w Gostynie pojawi się przewodniczącego komisji. Podpisy członków komisji. Pierwszy Pieniądze Stanisław, drugie Dora Marcina, trzeci Włodowski Jan, czwarte Pieniądze Ruszyk. Dziękuję Przewodniczącemu. Teraz będzie uchwała składu orzekającego Regionowej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 czerwca, czyli dzisiaj, 2017 roku, w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Gostynie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta. Podstawa prawna. Przewodnicząca Romana Ignasiak, członkowie Agnieszka Małkowska, Agnieszka Kosmaczewska. Uchwała co następuje. Paragraf pierwszy. Opiniuje pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostynie w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Gostynia za 2016 rok. Paragraf drugi. Uchwały służy odwołaniu do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Uzasadnienie. W dniu 6 czerwca 2017 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół wniosków wpłynął przekazany przez przewodniczącego Rady Miejskiej w Gostynie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gostynie z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta za 2016 rok wraz z opinią o wykonaniu budżetu miasta Gostynia za 2016 rok. Z przedłożonego wniosku wynika, iż Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gostynie rozpatrzyła sprawozdanie wykonania budżetu wraz z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe oraz informacje o stanie imienia miasta. Na podstawie wyżej wymienionych dokumentów Komisja Rewizyjna dokonała oceny wykonania budżetu miasta Gostynia, pozytywnie go zaopiniowała i wystąpiła z wnioskiem do Rady Miejskiej Gostynia o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Tyle opinia. Teraz otwieram dyskusję w związku z tymi sprawozdaniami i opiniami.
przystąpimy do rozpatrzenia punktu 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu miasta Gryfina za 2016 rok. Jeżeli nie będzie uwag, przystąpimy do głosowania uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu miasta Gryfina za 2016 rok. Uwag nie słyszę. W związku z tym przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu miasta Gryfina za 2016 rok? Zechce podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi miasta Gryfina z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Proszę, kto chce zabrać głos? Otwieram dyskusję. Nie przewidujemy tutaj wystąpień ograniczających w czasie. Kto chce zabrać głos? Proszę bardzo. Proszę bardzo. Wysoka Rada, w związku z tym, że nie ma żadnych głosów w tej dyskusji na terytorium, pozwolę sobie odczytać uwagi klubu radnych inicjatywy dla Gostynina dotyczące właśnie absolutorium na 2016 rok. Po raz kolejny w obecnej kadencji pochylam się nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium dla burmistrza miasta Gostynina. W tym roku z tytułu wykonania budżetu miasta za rok 2016. Analizując zawartość sprawozdania wykonania budżetu miasta za 2016 rok, można na pierwszy rzut oka stwierdzić, że wszystko jest w porządku. Zadłużenie miasta spada, sprawozdania Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz opinia Komisji Rewizyjnej są pozytywne, czyli można odnieść wrażenie, że wszystko jest w porządku. Analizując jednak realizację budżetu i zadań za 2016 rok, nie sposób pominąć pewnych wyników, które mają ogromne znaczenie przy jego ocenie. I tak między innymi pierwszy. Uchwała intencyjna numer 152 łamane przez 39 łamane przez 2016 Rady Miejskiej w Gostynie z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie wyrażenia woli aplikowania gminy miasta Gostynia o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na realizację projektu pod nazwą Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Gostynina. Wartość projektu w pierwszym wariancie była na kwotę 3 364 658 zł 81 groszy. Wariant drugi na kwotę 3 082 126 zł 61 groszy. Uchwała ta nie została wykonana. Nie podjęto konstruktywnych negocjacji z zakładem energetycznym, co dalej powoduje ponoszenie odmiennych kosztów eksploatacyjnych za oświetlenie publiczne, a jednocześnie płacenie dwa razy za to samo. Tak jak miasto najpierw zainwestowało w pełno systemy oświetleniowe i przekazało go energetyce, a teraz płacimy za korzystanie i naprawy tego sprzętu, będące własnością zakładu energetycznego. Tutaj taka moja też w sumie uwaga, że w związku z tym, że posiadamy w realii specjalistów tego zakresu, były poczynione wszelkie kroki ku tej inwestycji, która w moim odczuciu zwraca się bardzo szybko, no, powinniśmy mocniej się do tego przyłożyć. Punkt drugi. Wniosek Komisji Rewizyjnej z dnia 23 marca 2016 roku. W związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej, wyjaśnieniami przedstawionymi przez Urząd Miasta o zaistniałej sytuacji wynikającej z tego możliwości konsekwencji prawnych i ekonomicznych, Komisja zobowiązuje Burmistrza Miasta do zamówienia niezależnej opinii prawnej dotyczącej tego przetargu wykonanego przez niezależnego radcę prawnego zajmującego się zamówieniami publicznymi, w wyniku którego gmina miasta Gostynia straciła blisko 238 tysięcy złotych oraz uchwała nr 169 łamane przez 33 z 2016 roku Rady Miejskiej w Gostynie z dnia 11 kwietnia 2016 roku w sprawie zobowiązania do zamówienia niezależnej opinii prawnej w sprawie postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
związanych z nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy miasta Gostynina. Wniosek komisji, uchwała nie zostały wykonane. To była uchylona. Trzecia. Panie burmistrzu, prosiłbym o możliwość dokończenia, a później toczemy. Brak realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie miasta Gostynina na 2016 rok. Modernizacja ulicy Floriańskiej, budowa chodnika ulicy Spacerowej, modernizacja oświetlenia publicznego, zagospodarowanie terenu przy SP1, budowa parku zabaw na Miejskim Centrum Kultury, budowa parku zabaw na Siedlu Zalesia, pomimo zgody na użyczenie działki nr 606726/8 przed zarobku województwa małopolskiego dnia 22 czerwca 2016 roku, modernizacja placu zabaw na Osiedlu Czarskiego. Punkt czwarty. Uchwała nr 196/35/2016 Rady Miejskiej w Gostynie z dnia 6 lipca 2016 roku w sprawie przystąpienia do prac nad budową OZE odnawialnych źródeł energii oraz złożenia wniosku o dofinansowanie do naboru działania 4.1 RPO-WM i programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 1.1 wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach w partnerstwie z liderem projektu Szkoła Wyższa im. Pawła Wolfowicza w Płocku. Szansa na pozyskanie ogromnych środków unijnych została stracona przez arbitralną i nieoficjalną decyzję pana burmistrza umawiające przystąpienia do tego projektu. Nie powiadomiono o tej decyzji Rady Miejskiej. Tutaj jeszcze moja uwaga, że cała Rada była zgodna co do tego projektu. Dużo pracy zostało włożone podczas komisji i podczas komisji wyjazdowych. Warto rozważenia. Punkt piąty. Brak realizacji punktów zawartych w audycie odnoszących się do inwestycji Termy Gostyńskie oraz spółek miejskich i dotyczących. Nie złożenia subsydiarnego aktu oskarżenia. Wezwania spółki do zwrotu niezależnie wypłaconej kwoty około 7 mln zł. Zerwanie umowy koncesji. Nieegzekwowanie kar umownych wobec spółki Termy Gostyńskie i połączenia w nawiasie zmniejszenia liczby spółek miejskich. Punkt szósty. Czynniki wpływające na negatywny wizerunek gminy miejskiej Gostynina. Brak wsparcia podmiotów tworzących nowe miejsca pracy na terenie miasta. Brak nadzoru nad przeterminowym składami wniosków o środki unijne dla szkół. Brak widocznych i zadowalających efektów w pozyskiwaniu środków unijnych na inwestycje pomimo zatrudnienia na etacie specjalisty od pozyskiwania środków unijnych. Brak skutecznego nadzoru nad działaniami niektórych miejskich jednostek organizacyjnych. Są to główne czynniki, które mają wpływ na ocenę całokształtu burmistrza związanych z kwestią absolutorium. Oczywiście głosowanie nad uchwałą, udzielenie absolutorium do dyspozycji przeznaczonego z radnych, przynajmniej którym inicjatyw dla Gostynina zostaje. Dziękuję. Dziękuję. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ponieważ część tych zapytań wprowadza opinię publiczną w błąd, chciałabym prosić o przekazanie ich na piśmie i pan burmistrz chciałby zawnioskować o 20 minut przerwy. To nie są zapytania, panie sekretarz. Przewodniczący, może nie zapytania, ale faktycznie państwo no, sporządziliście punkty. Wprowadzacie opinię publiczną w błąd. Praktycznie na żaden punkt, który tutaj był wyczytany, no nie macie państwo racji. Ja jestem w stanie to udowodnić, ale no, prosiłbym o czas, jeżeli mam szansę dzisiaj. Jeżeli nie, to oczywiście w innym trybie to zostanie udowodnione. Uważam, że dzisiaj mam prawo się obronić przed państwa tutaj, może nie, że zarzutami, ale uwagami, bo jest to dobry czas, żeby o tym powiedzieć. Tylko mówię, no na tę chwilę potrzebuję 20 minut przerwy. Dobrze, ogłaszam 20 minut przerwy. Zgadliśmy się do podjęcia decyzji, albo inaczej, na każdej komisji, kiedy były zapytania, ja również starałem się państwa informować o problemach, tak naprawdę niezależnych od burmistrza Kalinowskiego, jakie wynikają, dlaczego nie możemy aplikować o te środki. Przypomnę, że nie mogliśmy wziąć udziału w tym konkursie, bo nie jesteśmy beneficjentem uprawnionym do otrzymania środków takich celów. Ponieważ gmina miasta Gostynina nie znajduje się w obszarze strategicznej interwencji dla regionu Płocko-Ciechanowskiego.
Przypomnę, że 13 października Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu wypracowała, w sumie to było robocze spotkanie, ale jest zresztą to zaprotokołowane, wypracowane zostało stanowisko na temat modernizacji oświetlenia ulicznego w Gostyninie i komisja zadecydowała, aby wstrzymać się z interwencją, z inwestycją planowaną na 2017 rok z uwagi na zbyt duże koszty. Co do informacji, że nie podjęto żadnych negocjacji, tych tak zwanych konstruktywnych negocjacji, też się z tym nie zgadzam, bo negocjacje cały czas trwają. Cały czas trwają, zostały przedstawione w wersji roboczej, żeby była jasność, trzy warianty na opracowanie, na wykonanie modernizacji. Te warianty zostaną, albo jeden z tych wariantów zostanie Państwu zaproponowany do projektu budżetu na 2018 rok, tak żebyście Państwo mieli świadomość, jakiego rzędu są to pieniądze. Więc w tym przypadku uważam, że to zastrzeżenie jest jak najmniej niezasadne. Jak najmniej niezasadne. Punkt drugi. Wniosek Komisji Rewizyjnej 33 marca w sprawie w związku z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej wyjaśnieniami przedstawionymi przez Urząd Miasta o zaistniałej sytuacji Komisja zobowiązała burmistrza do zamówienia niezależnej opinii prawnej dotyczącej tego przetargu. Przypominam, że Komisja w dniu 23 marca złożyła taki wniosek, została podjęta stosowna uchwała 11 kwietnia, która decyzją wojewody mazowieckiego 16 maja została uchylona. Została stwierdzona nieważność tej uchwały. Między innymi chodziło o zapis, że Rada nie może zobowiązać burmistrza do podjęcia działań. Uchwała nie została podjęta, bo de facto takiej umowy, takiej uchwały na dzień dzisiejszy nie ma. Korzystając z okazji, powrócę do całej sprawy związanej z przetargiem, żeby po raz kolejny opinii publicznej raz jeszcze przypomnieć całą chronologię tego wydarzenia. Proszę Państwa, każde czynności, które zostały podejmowane przy postępowaniu były konsultowane nie tylko z pracownikami merytorycznymi urzędu, ale również oczywiście z prawnikami pracującymi w tutejszym urzędzie. Przypomnę, że w przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości wpłynęły trzy oferty. Cena tylko jednej z nich, czyli w tym momencie mówię o firmie Enelis, oddział w Tomaszowie Mazowieckim, mieściła się w granicach środków zaplanowanych w projekcie budżetu na 2016 rok. Z uwagi jednak, że firma Enelis, która występowała wcześniej jako firma Veolia, była urzędowi miasta Gostynie znana, gdyż realizowała już ten odbiór kilka lat wcześniej i ze względu wtedy na liczne zaniedbania i niewywiązywanie się z obowiązków, miasto wtedy zerwało z tą firmą umowę. Należało w związku z tym przeprowadzić dosyć, może nie żmudną, ale konkretną i bardzo drobiazgową procedurę wyjaśniającą, ponieważ wątpliwości, które budziły moje... Miałem wątpliwości co do tego, że po upływie 2,5 roku od poprzedniego przetargu i zwiększonym o połowę w tym czasie zakresów obowiązków, firma złożyła bardzo podobną cenę do swojej z poprzedniej, swoją cenę do tej z poprzedniego okresu. Uważam, że było to jak najbardziej zasadne zobowiązanie firmy do złożenia stosownych wyjaśnień. W wyjaśnieniach tych firma Enelis zapewniała o zwiększeniu obsady kadrowej, taboru, pojazdów niezbędnych do obsługi miasta.
Nie była natomiast w stanie udzielić wyjaśnień pozwalających uznać, że za oferowaną cenę będzie w stanie realizować umowę. Tak. Mimo całej historii, bo już tu słuchaliśmy 15 razy, także... I jeszcze jak raz pan wysłucha, panie przewodniczący, nic się panu nie stanie. O wyrok chodzi konkretnie, a nie o tam... Jak jeszcze raz pan wysłucha, nic się nie stanie. Jak pan 15, to 16, nie ma szkoda czasu na takie... Nie, 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 trzeba wyjaśnić. My nie mówimy o przebiegu, tylko mówimy o drogu, a pan chciałby mówić co innego. Ale chciałbym się, jak to nie na temat, chciałbym się odnieść do informacji, że coś nie zostało wykonane. Ja chciałbym raz jeszcze wyjaśnić, żebyście państwo raz jeszcze zrozumieli, dlaczego tak, a nie inaczej. Niech pan powie, rok i jeżeli tak, to dlaczego, a nie powtarza nam cały czas to, co już było. Tak więc firma nie była w stanie udzielić wyjaśnień pozwalających uznać, że za oferowaną cenę będzie w stanie sprawnie zrealizować umowę. Pomimo wykazania maksimum dobrej woli ze strony zamawiającego, spółka ani razu nie udzieliła wyjaśnień, które w jednoznaczny sposób rozwiałyby wątpliwości zamawiającego. I tak, miasto musiało mieć na względzie, że z końcem 2015 roku, bo jesteśmy w końcówce roku 2015, przypominam, nastąpi zakończenie dotychczasowej umowy na odbiór odpadów od mieszkańców Gostynina, a obowiązujące ustawy nakładają na gminę obowiązek zapewnienia nieprzerwalnego świadczenia tych usług. Z uwagi na terminy związane z procedurą unijną właściwą do tego postępowania, wiadomo było, że nie istnieje możliwość podpisania nowej umowy przetargowej obowiązującej od 1 stycznia 2016 roku. Dla zapewnienia stałego odbioru odpadów na podstawie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeprowadzane zostały negocjacje z wolnej ręki z dotychczasowym wykonawcą, czyli z konsorcjum CITA oraz z przedsiębiorcą oczyszczania miasta w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi, jeżeli chodzi o odbiór śmieci z terenu miasta. No i w trakcie negocjacji zaproponowana przez konsorcjum kwota 214 tysięcy została ostatecznie ustalona na kwotę 187 920 zł. Przypomnijmy, że wynik rozstrzygnięcia Krajowej Izby Odwoławczej zawarto umowę z firmą Enelis z terminem realizacji na 24 miesiące od 1 czerwca 2016 do 31 maja 2018 roku. Całkowita kwota wydatkowana w całym 2016 roku na realizację umów na odbiór odpadów nie tylko nie przekraczała środków zabezpieczonych w budżecie miasta na 2016 rok, ale w ostatecznym rachunku była niższa o kwotę 153 277,45 zł. Obawy co do firmy Enelis, bo też żebyście państwo mieli taką świadomość, potwierdziły się. Potwierdzają się do dnia dzisiejszego, ponieważ ta zaproponowana cena w mojej ocenie w dalszym ciągu nie daje należytego wykonywania usług. Ma to związek z licznymi karami, na które nakładana jest firma. W przeciągu 11 miesięcy kwota ta wynosi 17 383 zł. Dodatkowo w maju została naliczona kara dodatkowych 8 tysięcy zł za nieterminowy odbiór śmieci. I są to główne zarzuty. Firma nie odbierała w terminie, w niektórych ulicach albo posesji. Przedstawiciele wykonawcy za każdym razem tłumaczyli się, że albo jest awaria sprzętu, albo są nieobecne osoby odpowiedzialne za wykonanie danych czynności, którzy nie byli w stanie ich zastąpić. Proszę państwa, każdy chciałby wydać jak najmniej z budżetu na między innymi na ten przetarg. Lecz jednak ja muszę nie tylko kierować się zasadą najniższej ceny, ale przede wszystkim kierować się przepisami zgodnymi z prawem zamówień publicznych. I wybrać najkorzystniejszą ofertę i wyłonić wykonawcę, która w najwyższym stopniu zagwarantuje należyte wykonanie zadania. Należy pamiętać, że prawo zamówień publicznych, że przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie obligują
zamawiającego do wyboru oferty z najniższą ceną, ale z ceną najkorzystniejszą, która oceniana jest przez pryzmat wszystkich okoliczności istotnych w tym postępowaniu. Wyrok KIO zapadł. Ja oczywiście, mimo że się nie godziłem z tym wyrokiem, musiałem oczywiście ten wyrok uszanować i ten wyrok uszanowałem. Tak więc wracając do początku o tym, aby to wszystko rozpoznać ze strony niezależnego eksperta, też nie byłem w stanie tego zrobić ze względu na obowiązujące przepisy, takie jak uchylenie uchwały przez wojewodę mazowieckiego. O tym Państwo byliście informowani, to zostało zadekretowane 20 maja 2016 roku, więc też do Biura Rady Miejskiej, więc ta informacja o tej nieważnej uchwale powinna być Państwu dobrze znana. Trzecia rzecz, brak realizacji inwestycji zaplanowanych w budżecie miasta na 2016 rok. Modernizacja ulicy Floriańskiej. Faktycznie inwestycja była zaplanowana na 2016 rok, ale jak Państwo zapewne dobrze pamiętacie, realizacja nie mogłaby się odbyć. Nie mogła się odbyć ze względu na nowe okoliczności. Mówię tu o tej nieszczęsnej studzience jednej z firm. 19 stycznia 2017 roku dopiero było pozwolenie, był opracowany projekt na przebudowę tej studzienki. Żeby zrobić inwestycję, inwestycja została rozpoczęta w 2016 roku, finalnie została zrealizowana w tym roku. Budowa chodniki w ulicy Spacerowej. Również Państwo byliście informowani o środkach, byliście Państwo informowani o tym, że kwota, która jest zabezpieczona, nie wystarcza na inwestycje. Wiem, że Pani Skarbnik prowadziła tutaj również rozmowy z głównym wnioskodawcą tego projektu, z Panem Markusem. To zostało również, wiem, że uwzględnione i w projekcie uchwały w budżecie została ta inwestycja przeniesiona, a środki przeniesione na inny cel. Modernizacja oświetlenia, to już mówiłem, zagospodarowanie terenu przez SP1. Proszę Państwa, za każdym razem, gdy mówimy o SP1, nie tylko naczelnik, ale również ja, pani zastępca, informują Państwa, że te środki, które są przewidywane w budżecie, są niewystarczające, więc za te pieniądze, chyba jeszcze pamiętam, że były 100 tysięcy, nikt nie jest w stanie tej całej inwestycji tam przeprowadzić. Z tego co pamiętam, środki zostały przekazane z tej inwestycji przez Państwa radnych na inny cel. Budowa placu, terenu, no tak było chyba, nie? No. Budowa placu zabaw przy Miejskim Centrum Kultury. Inwestycja była rozpoczęta, więc inwestycja trwała. Przypomnę, że w grudniu została podpisana umowa na realizację robót. To był grudzień, miesiąc bardzo niekorzystny, ale jednak to nastąpiło. Jeżeli chodzi o Zalesie, również były prowadzone rozmowy. Państwo byliście wnioskodawcami tego wszystkiego. Ja jako wykonawca, czyli burmistrz, musiałem też tutaj stać na... No, musiałem zadbać też interes gminy, ale takie porozumienie faktycznie zostało podpisane. Modernizacja placu zabaw na osiedlu Czapskiego. Informowaliśmy nieraz, czego dotyczy problem. Nie mogliśmy inwestować w tym miejscu, w którym nie było wszystkich zebranych oświadczeń, więc myślę sobie, że i tutaj również te uwagi, no nie wiem, czy są zasadne. Co do OZE, kolejny punkt. Nie zgodzę się z tym, że ja nie poinformowałem Państwa. Informowałem na sesji, to była informacja przekazana. Dodam, że w dalszym ciągu trwają rozmowy. To, co zresztą był wniosek z Państwa strony, żeby skontaktować się z firmą, żeby firma przedstawiła ofertę. Myśmy to wszystko wykonali. Firma przyjechała do Gostynina. Odbyło się spotkanie z firmą. Firma zadeklarowała, że złoży miastu ofertę na opracowanie, na przystąpieniem do prac nad tą budową.
brak realizacji punktów zawartych w audycie do inwestycji m.in. Termy Gostyńskiej oraz spółek miejskich. Pamiętacie Państwo bardzo dobrze, że nieraz w moim wystąpieniu zawsze zależy mi na tym, aby zostało to jak najszybciej wyprostowane, a winni, żeby zostali za niegospodarność ukarani. Ja nie tylko Państwu przedstawiłem kancelarię, Państwo zabezpieczyliście środki na realizację, na proces rozwiązania tej całej współpracy, ale również do Ministerstwa Sprawiedliwości i za sprawą prokuratora krajowego wystąpiłem o szczególny nadzór nad tym, aby raz jeszcze zostało śledztwo w sprawie term wznowione. Sprawa jest prowadzona w tym momencie przez prokuraturę regionalną. Jest informacja, że no to już Państwo też wiecie, że śledztwo zostanie wszczęte, więc nie mam tutaj nic do zarzucenia. A co do drogi, jaka została złożona, że nie było złożonego aktu subsydiarnego, aktu oskarżenia, myśmy składali zażalenie, pan mecenas Tomasz Stefania, który jest dzisiaj nieobecny, składał na tą okoliczność zażalenie. Zerwanie umowy koncesji, wezwania spółki do zwrotu niezależnie wypłaconej kwoty około 7,5 miliona. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie, ale kancelaria, która obsługuje teraz miasto w tej sprawie, informowała Państwa o swoim kierunku działania. Połączenie, zmniejszenie liczby spółek miejskich. Ze względów technicznych, ze względów prawnych, dzisiaj to połączenie jest po prostu niemożliwe do wykonania, aczkolwiek też uważam, że takie połączenie mogłoby być dobrym rozwiązaniem. Mam pytanie, brak wsparcia podmiotów tworzących nowe miejsca pracy. Jakie podmioty tworzące nowe miejsca pracy nie dostały wsparcia od burmistrza Gostynina? Ja nie przypominam sobie, żebym krytycznie podchodził do firm, do tych, którzy tworzą nowe miejsca pracy. Problemem może być to, że nie zawsze te oczekiwania, które firmy mają, są zgodne z przepisami, są zgodne z prawem. Burmistrz stojąc tutaj na czele miasta nie może sobie pozwolić na to, aby dochodziło do różnych niejasnych transakcji, które tak naprawdę godzą w dobre imię gminy. Brak nadzoru przy terminowaniu składania wniosku o środki unijne dla szkół. Wtedy, jak mówimy o tym nieporozumieniu, faktycznie doszło do nieporozumienia, ale co najważniejsze, wszystkie szkoły dzisiaj są objęte tym wsparciem poprzez przyznanie środków unijnych dla szkół. Przypomnę, 1, 3 i gimnazjum również jest objęte wsparciem. Brak widocznych i zadowalających efektów pozyskiwania środków unijnych. Proszę Państwa, jedna osoba jest zatrudniona jako doradca i jedna pomoc administracyjna. Każdy by chciał jak najlepiej i najsprawniej. Przy tej obsadzie, jeżeli Państwo, myślę, że to też jest dobry moment, żeby zwrócić się po raz kolejny do Państwa, aby stworzyć w urzędzie faktycznie osoby, zespół, który mógłby się tym zająć, na pewno przyniesie pozytywne efekty. Na dzień dzisiejszy jest jak jest, chociaż w dalszym ciągu ja i tak naprawdę jestem zadowolony, mimo że jest to jedna osoba, która tym wszystkim się zajmuje. Brak skutecznego nadzoru nad działaniami niektórych dyrektorów miejskich. Nie wiem o jaki nadzór chodzi, o których dyrektorów chodzi. Przypomnę, że dyrektor, mimo że jest organ prowadzący, dyrektor działa tak naprawdę we własnym imieniu. Nie wszystkie działania dyrektora muszą być wyrażone zgodą bądź wolą burmistrza. To nie te czasy, kiedy panował ustrój taki, że jedna osoba decydowała o każdym działaniu każdego dyrektora. Myślę, że dyrektorzy wykonują swoje działania najlepiej, jak to potrafią. Proszę Państwa, no, macie Państwo oczywiście prawo być
dalszym ciągu rozczarowanym działaniami burmistrza, ale ja chciałbym Państwu z tego miejsca bardzo podziękować za to, że 2016 rok zamknąłem nie z deficytem, a z nadwyżką, bo przypomnę, że to Państwa również uchwały, Państwa decyzje do tego się przyczyniają. Państwo uchwalacie, ja wykonuję. I Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie ocenia budżet, Komisja Rewizyjna Państwa również ocenia pozytywnie budżet, również poszczególne komisje, które głosowały, które zapoznawały się z tymi sprawozdaniami, również w ubiegłym tygodniu wydały pozytywne opinie na ten temat. Tyle z mojej strony, dziękuję. Dziękuję. Myślę, że teraz chciałem wszystkich tu obecnych, żeby słuchaliśmy odpowiedzi pana burmistrza na uwagi dwóch radnych. Czy są jeszcze w tej kwestii jakieś pytania? Proszę. Możemy pytania zabrać głos. Proszę. Oczywiście są te uwagi dwóch radnych spisane przez członków tego klubu. Tutaj chciałbym się odnieść do tego, co pan burmistrz mówi, co przedstawił na te informacje. Tak po kolei, jeżeli pan przewodniczący pozwoli, czyli ten pierwszy problem tego oświetlenia. Tak? Chodzi o to, że po pierwsze tą informację, którą pan burmistrz przekazał, że to będzie w budżecie 2018, że będziemy coś robić, że w tym kierunku zmierzamy. To jest pierwsza informacja, jaką przynajmniej ja usłyszałem, jakiego będzie robiona. Ta inwestycja wydawała się na tyle logiczną inwestycją z przeprowadzonym audytem, że powinniśmy ją robić za wszelką cenę. I z tego co pamiętam, w projekcie, w analizie tej inwestycji były przewidywania takie, że robimy ją z dotacji i bez dotacji. Jakie oszczędności z tego tytułu możemy mieć dla miasta? Drugi punkt, też bardzo problematyczny. Oczywiście możemy się przyczepiać do zapisu uchwały, natomiast sensem tej uchwały było po prostu wyjaśnienie przez pana burmistrza dla rady, dlaczego tak się stało. I też mimo zastrzeżeń, że pan sekretarz, że może nie całe prawo jest mi znane, owszem, nie całe prawo jest mi znane, natomiast jeżeli chodzi o zamówienia publiczne, to troszkę bardziej się orientuję. Można zapisać w zamówieniach publicznych, po pierwsze, że nie jedynym warunkiem jest cena. Po drugie, z tego co pamiętam, na czas ogłaszania przetargu nie było budżetu zaplanowanego na 2017 rok, tylko był brany pod uwagę poprzedni budżet. Zresztą był to problem też podnoszony na komisji, że jakby przetarg został ogłoszony bez zabezpieczenia środków i można było. Trzecia rzecz. Tutaj jest taka znamienna rzecz, bo bardzo często, przynajmniej może w swoim imieniu się wyrażę, że odnoszę wrażenie, że ta odpowiedzialność za te inwestycje zostaje przerzucana na radnych, tak? Czyli jeżeli chcecie robić tą, w cudzysłowie oczywiście, jeżeli chcecie robić taką inwestycję, to musicie myśleć, jak ona ma wyglądać i przedstawić wszystkie szczegóły dotyczące tej inwestycji. Myślę, że to nie w tym kierunku droga. Wydaje mi się, że bardziej powinniśmy dostawać jakieś alternatywy do wykonania. Co do czwartego punktu, pan burmistrz mówi, że poprosił o przedstawienie warunków współpracy co do uzyskania dotacji na OZE. No to mnie się nasuwa takie pytanie, po co było zrywać tą współpracę, która była już na etapie dopracowywania. Tak? Czyli radni pojechali, sprawdzali wykonalność tego projektu, rozmawiali z przedstawicielami firmy, wszystko w swobodnym kierunku, zerwane, a teraz wracamy, no nie wiem. Jeżeli chodzi o punkt piąty, oczywiście co do terenu, zawsze pewnie będzie ta dyskusja, bo jest jakby to opisane, natomiast jeżeli połączenie spółek miejskich nie jest możliwe, to dla mnie to znaczy, że audyt był źle przeprowadzony. Jeżeli pan burmistrz stwierdza, że prawnie nie ma takiej możliwości, to znaczy, że firma źle przeprowadziła za pieniądze publiczne. Szóste. Oczywiście pan burmistrz się odnosi, że brak wsparcia podmiotów tworzących nowe miejsca pracy.
myślę, że tutaj jest bardziej uogólnione. Chodzi o wyjście urzędu, czy wyjście miasta Gostynina w kierunku tworzenia nowych miejsc pracy. Nie czekanie, aż ktoś przyjdzie i powie, że ja chcę zrobić miejsce pracy, to co mi Pan może dać, tylko o sam kierunek tego działania. Tak? Czyli owszem, rozmawialiśmy o strefie ekonomicznej, gdzie można ją utworzyć i różne inne elementy, natomiast moim skromnym zdaniem powinniśmy poddać osoby, które sobie z tym radzą, bez stref ekonomicznych i potrafią pozyskać nawet przedsiębiorstwa. Jeżeli chodzi o wsparcie unijne dla szkół, tutaj w tym punkcie tylko i wyłącznie mówiliśmy o 2016 roku. Bardzo fajnie, że ta szkoła uzyskała dofinansowanie w tym roku. Ten punkt odnosi się do 2016 roku, jak całe absolutorium. I ostatnia rzecz, jeżeli chodzi o nadzór nad niektórymi działaniami dyrektorów. Oczywiście to są autonomiczne jednostki, podejmują same decyzje, choć w przypadku MCEK-u ostatniego na bardzo wpływa na budżet miasta. Myślę, że te kluczowe przynajmniej powinny być konsultowane z panem burmistrzem. Dziękuję bardzo. Ktoś chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Ja tylko powiem panie burmistrzu tak, w ten sposób, że nie chciałbym uogólniać, ale chcę powiedzieć, że pan burmistrz często mówi, o tym rozmawialiśmy, to było na posiedzeniach. Ja chcę przekazać taką informację, że Rada nie ma innej możliwości wyrażenia swojego stanowiska tylko w postaci uchwał. Tylko tyle powiem. Czy są jeszcze uwagi do tego? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania uchwały w sprawie udzielenia protokołu burmistrzowi miasta Gostynina z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok. Podstawa prawna, Rada Miejska w Gostynie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem wykonania budżetu miasta Gostynina za 2016 rok, sprawozdaniem finansowym za 2016 rok, opinią Regionalną Izby Obrachunkowej w Warszawie, informacją o stanie miasta Gostynina, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Udziela się burmistrzowi miasta Gostynina absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Gostynina za 2016 rok. Paragraf drugi. Uchwała podjęcia się w dniu podjęcia. Kto z Państwa jest za podjęciem? Za udzieleniem. Kto jest za podjęciem uchwały? 4. Ja chcę tylko przypomnieć, zresztą to już później, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Uchwała nie została podjęta. Uchwała nie została podjęta. Stwierdzam, że uchwała nie została podjęta. Zgodnie z artykułem 28a ustęp 2. Uchwałę w sprawie absolutorium na Radzie Gminy podejmuje bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, czyli nie było 8 rady, więc uchwała nie została podjęta. Przystępujemy do punktu 11. Przyjęcie protokołu z 57 sesji na miejscu. Czy są uwagi do protokołu? Nie ma. W związku z tym, kto jest za przyjęciem protokołu 57 sesji Rady Miejskiej, zechce pamiętać. Dziękuję. Kto jest przeciw? Widzę, że się wstrzymał. Przystępujemy do punktu 12. Odpowiedzi na interpelację było na zapytanie. Panie burmistrzu, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Co do lokalu mieszkalnego, pani Wysokowska zadaje też 6 tysięcy. W dniu 5 czerwca podpisano protokół uzgodnień dopiero w sprawie sprzedaży lokalu nr 3 w budynku przyparkowej w Gostyninie na rzecz najemcy za cenę 26 200 zł przy zastosowaniu 50% bonifikaty. Jest to dopiero podpisany tak naprawdę protokół uzgodnień, więc jeszcze nie ma wyznaczonego terminu aktu notarialnego. Na razie nie ma mowy o tym, żeby te środki były w budżecie. Progi zwalniające, była informacja w sprawozdaniu, zwalniające czy podbijające. Mowa o progach podrzutowych. Próg podrzutowy tylko podrzuca, natomiast próg zwalniający jest zdecydowanie szerszy. Starosta jest przeciwny progom podrzutowym,
ale w przypadku ulicy Wolnej projekt został zatwierdzony przez zespół do spraw organizacji ruchu drogowego. Podrzutowy, tak? Podrzutowy, tak. Co do furtki demontowanej, my udzielimy to na piśmie, bo to jest, mimo że bardzo błahy problem, ale chcemy również sprawy własnościowe wszystkie tutaj wyjaśnić. Kolejna sprawa, jeszcze jedno pytanie było chyba, tak? Kto jest odpowiedzialny? Pani Rada, to może Pani Burmistrz, jak odpowiedziała w sprawie, na jakim etapie jest składanie poprawek do programu rekompensacji? Państwo radni tutaj byli zaproszeni na spotkanie z firmą, która stara się, czy opracowywała nam program rewitalizacji, który no, nie został wpisany do rejestru. Zobowiązali się poprawić ten projekt. Sprawa wygląda w ten sposób, że firma przygotowała wstępną diagnozę po raz kolejny, wstępną diagnozę dotyczącą wyznaczenia terenów czy obszarów zdegradowanych. W piątek miało się odbyć spotkanie w sprawie konsultacji z mieszkańcami tego projektu, który no, do końca jeszcze czy jest jakby na etapie uzupełniania. Państwo z trasy zadzwonili, że no niestety nie dojadą na spotkanie z uwagi na to, że byli uczestnikami wypadku samochodowego. W związku z tym to spotkanie zostało odwołane. Sprawa konsultacji została, termin konsultacji został wyznaczony na 22 czerwca, godzina 16:18. Ja, to znaczy tutaj no Państwo mieli okazję, no nie wszyscy, rozmawiać z tą firmą. Firma zapewnia, że są w stanie poprawić ten dokument w taki sposób, żeby uzyskać wpis do rejestru. Tyle na ten moment. Tak jak wcześniej mówiliśmy, żeby były zachowane terminy dotyczące podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia programu, najpierw diagnozy i no, pod koniec czerwca będzie koniecznym tutaj, na pewno Pan Burmistrz będzie wnioskował, jeżeli dokument, powiem tak, jeżeli dokument będzie właściwie przygotowany, zwołanie sesji w celu no, podjęcia uchwały o zaliczeniu obszarów do... Było zapowiadane. Tak. Na ten moment tak sprawy tutaj się mają. Mam nadzieję, że tutaj no, uda się, my ze swej strony możemy tutaj zapewnić, że wszystkie czy opracowanie, które jest przygotowywane, jest szczegółowo przez nas analizowane, uwagi na bieżąco są przekazywane do firmy, która opracowuje. No i postaramy się, przynajmniej ja mogę tutaj to, taką obietnicę złożyć, że na bieżąco będziemy później Państwa informować i zachowamy czy dochowamy wszelkiej staranności, żeby dopilnować firmę, żeby wywiązała się ze swoich tutaj obietnic. To są wszystkie odpowiedzi, tak? Mogę dopytać? Czy ty? No proszę. Te zobowiązania są na piśmie, czy one są po prostu... Jest harmonogram przedstawiony przez firmę do realizacji. Pani sekretarz podnosiła rękę w jakim charakterze, bo nie wiem. W charakterze pytającej. No ale to jest odpowiedzi na pytanie. I to sprawa wyruszyć, przepraszam, to może w ostatnim punkcie. Czyli wszystkie, tak, odpowiedzi. Przechodzimy do punktu 13. Sprawy różne. Jest Państwa na jakieś sprawy odnoszenia, apele, informacje, proszę. Pani skarbnik, proszę. Pani sekretarz, proszę. Proszę. Chciałam ewentualnie, jeśli można, zapytać Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej,
ponieważ uczestniczyłam w posiedzeniu tej komisji, podczas której został wypracowany wniosek i to mnie tu bardzo tutaj teraz zaciekawiło, jakie to rozwiązanie ewentualnie i jak stanowisko komisji wygląda w stosunku do tego, co zostało kilkanaście minut temu odczytane, czyli wniosek komisji z podpisami czterech członków tej komisji, prawda, pani Martyny Doral, pana Stanisława Pieniążka, prawda, pani i pozostałych dwóch członków, nie pamiętam, pan Dalkowski, nie wiem, nieobecny. I chciałam zapytać, czy to stanowisko komisji, bynajmniej pana przewodniczącego chciałam zapytać, uległo, czy ten wniosek uległ zmianie przez kilka dni od ostatniego posiedzenia? Takie pytanie. Tak, przepraszam, ale to nie jest dyskusja w tej chwili nad tym punktem. Ja tylko powiem tyle, że każdy radny ma swobodę w wypowiadaniu się podczas głosowania. Komisja wyraziła swoją opinię na piśmie, ją przedstawiła i się podpisała. Dzisiaj było głosowanie nad absolutorium i każdy radny w tym momencie podejmuje decyzję indywidualną. Także myślę, że niepotrzebnie będziemy znowu wywoływać dyskusji na ten temat. Nie, tylko miałam takie pytanie do pana radnego Pieniążka. Nie wracajmy, bardzo proszę. Miałam do koniec to samo zdanie, co pan przewodniczący. Dziękuję bardzo. Wszystko? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, wysoka rada. Znowu podzielenie absolutorium. Tak, nie podoba mi się to, bo rzeczywiście, panie przewodniczący, był czasem, chociaż się słowem odezwał, jak pan stwierdzi, tak samo pani radna Dora. Żebyście słowem powiedzieli, o co chodzi. Głosowaliście, również mając własną, nieprzymuszoną wolę. Za. Nagle teraz wstrzymujecie się od głosu. Nie bardzo może to zrozumieć, może akurat jakoś dobrze do niego dociera. Natomiast jeżeli chodzi o absolutorium, wykonanie absolutorium zostało przez Izbę Obrachunkową pozytywnie, wszyscy pozytywnie. Wy Państwo jako IDG wstrzymujecie się, jako klub IDG wstrzymujecie się od głosowania. Jest to niepoważne. To jest moje zdanie. I nie wiem, czy tak pan przewodniczący komisji rewizyjnej i koleżanka, która też była na tym, czy tak samo może odpowiedzieć, czy może odpowiedzieć na to. To, że pan powiedział, że to nie jest do dyskusji, nie, to jest do dyskusji, dlatego że uważam, że można mieć wiele spraw i zarzutów. Można mieć, ja też nie, ze wszystkim się zgadzam. Też za chwilę zadam pytanie panu burmistrzowi, nie ze wszystkim się zgadzam. Ale na litość Boga, jeżeli głosujemy na komisjach i każdy z nas ma nieprzymuszoną wolę, dlaczego wtedy powiedział, tak, głosujemy za, nie głosujemy, nie wstrzymujemy się od głosu? Przecież to takie proste. Ja natomiast mam pytanie tego typu. Drugie, to już tutaj może do pana burmistrza. Chodzi mi o to OZE, ponieważ tam pan burmistrz powiedział, że jest to w trakcie analiz. Czy to jest ogólnodostępne dla wszystkich, czy jest to jakaś firma specjalnie wybrana? Bo doszły mi też słuchy, że tu niektórym osobom jak gdyby przypięto jakąś tam łatkę, bo został czy wyrzucony, czy skreślony, czy to, czy tamto. Ja wiem, o kogo chodzi. Myślę, że jest to niesłuszne pomówienie i na to mam dokumenty i dowody, ale prosiłbym, żeby pewne rzeczy, jeżeli się mówi, to najpierw sprawdzić u źródła i dopiero mówić na forum, że ten pan już nie, bo został odsunięty, czy nie odsunięty. Uważam, że to jest nie fair. To też jest nie do, jest to sprawa, która uważam, że nie powinna mieć miejsca, przynajmniej na komisjach naszego, naszych komisji. I uważam, że ja wiem, że to było od razu przez pewne osoby w Urzędzie Miasta mówione, że OZE nie, bo to się nie da. Nie, nieprawda. OZE tak. I na dzień dzisiejszy są do finansowania, tylko trzeba wiedzieć, jak to zrobić. I na dzień dzisiejszy jest. Ta firma, o której ten człowiek, o którym tutaj tak była mowa, że taki niedobry, że nieładny, w tej chwili realizuje to, co żeśmy byli w Gliwicach, realizuje za 25 milionów. Czyli dokłada jeszcze o 25 milionów. Pracuje jako człowiek w spółce. I ja nie widzę, no, ja myślę, że myślałem, że to będzie jakaś rozmowa, jeżeli chodzi o OZE, bardziej taka ogólna, oficjalna. A tu niestety jedno powiedziane, że nie przeanalizowano do końca, chociaż mówiliśmy i mówił to również były
wiceburmistrz Machniewski, żeby przeanalizować, przedyskutować. Jak gdyby zostało ucięte i do tej pory nie widzieliśmy nic. Uważam, że to też powinno troszkę być wcześniej powiedziane, a nie dopiero wtedy, kiedy radni IDG wyrzucają jakąś tezę, że albo to jest jeden z przyczynków, nie, żeby nie głosować dla pana burmistrza zarządzającego. Dziękuję. Czy są jeszcze inne... Jeszcze mogę odnieść tutaj, pani radny. Przypominam, że był wniosek, nie wiem już czyj konkretnie, ale był wniosek chyba Komisji Bezpieczeństwa, żeby tej firmie, która złożyła nam ofertę, bo ona wpłynęła drogą jakby nieoficjalną. My wystąpiliśmy o oficjalne złożenie oferty tej właśnie firmy na przygotowanie tutaj. Jaka pierwsza firma jeszcze? Ja już nie pamiętam nazwy tej firmy, ale to jest ta sama firma, która, która tutaj miała. Reprezentował ten pan, o którym pan mówi. Ja dokładnie nie pamiętam. Zmienili się tylko ludzie. My wystąpiliśmy do tej firmy, firma była u nas. My z tą firmą prowadzimy negocjacje. Teraz czekamy na złożenie oficjalnej oferty przez tą firmę. Tyle w temacie. Proszę, pan. Czy może się odnieść? Proszę bardzo, ale prosimy, żeby nie dyskutować, bo nie jest teraz pora na dyskusję. Proszę bardzo. Mam okazję z panem dyskutować. Wedle mojej wiedzy komisja rewizyjna przedstawiała wniosek na podstawie wykonania budżetu, czyli tego, co było w budżecie. A my mówiliśmy o tym, czego zabrakło. Po prostu. A wyrażenie opinii o absolutorium można wyrazić za lub przeciw. Ja osobiście się wstrzymałem i nie jest to jakby wyrażenie opinii co do pana burmistrza, tylko tego, co nie było zrobione. Szanowni kolego, ja powiem tylko tyle, że tu głosujemy za udzieleniem absolutorium za wykonaniem budżetu albo nie. Finansowo budżet został wykonany. W związku z czym nie ma podstaw prawnych według mnie do tego, żeby się wstrzymywać od głosu. Dziękuję. Może jeszcze raz pan kolega powie tak a propos tego wykonania budżetu i absolutorium, czy są różnice? Nawet tu mamy dwie uchwały głosowane. Jedna za wykonywanie, za sprawozdaniem finansowym, a druga za absolutorium. Jeżeli to by było to samo, to byśmy to w jednej uchwale głosowali. Proszę bardzo. Jeszcze chciałam dopytać, jutro na godzinę 14 jest spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiej Jednostki Wdrażania Programu Unijnego. Czy możemy liczyć na to, że na tym spotkanie będzie również pan Moko? Będzie, ja też będę. Super, bardzo się cieszę. Jeszcze. Panie Przewodniczący, ja już ostatnie pytanie, jeżeli pan pozwoli. Chciałam zapytać, czy mogę rozumieć, że uchwały państwo nie podjęli w dniu dzisiejszym? Jeżeli chodzi o... Panie sekretarz, ja stwierdziłem, że uchwała nie została podjęta. Przepraszam, ja tego nie słyszałam, dlatego też pytam. No ja stwierdziłem, że uchwała nie została podjęta. To tak, nie było wymaganej większości, bezwzględnej większości głosów, czyli 8. Są jeszcze inne? Nie ma. W związku z tym przechodzimy do punktu 14. Zamknięcie obrad. Zamykam 10.9. posiedzenie Rady Miejskiej.